Szanowni Państwo Radni, jest kworum, więc możemy podejmować prawomocne uchwały. Wobec tego otwieram trzecią sesję Rady Miasta Piły. Szanowni Państwo, w związku z faktem, że podczas transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obrazu i dźwięku obrad sesji Rady Miasta Piły ma miejsce przetwarzanie danych osobowych osób uczestniczących w obradach sesji w postaci ich wizerunku, barwy głosu i innych danych ujawnionych przez rozmówców, uprzejmie informuję, że obowiązek informacyjny wobec tych osób spełniany jest poprzez wyemitowanie przed rozpoczęciem każdej sesji Rady Miasta Piły planszy z treścią informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych, wywieszenie treści informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych na drzwiach wejściowych lokalu, w którym odbywają się obrady sesji Rady Miasta Piły. Proszę, aby każda osoba zainteresowana udziałem w obradach sesji Rady Miasta Piły zapoznała się z treścią informacji. Szanowni Państwo, w imieniu swoim oraz pań i panów radnych witam Beatę Dudzińską, prezydent miasta Piły. Bardzo serdecznie witam pani prezydent. Witam Monikę Łukomską, zastępcę prezydenta miasta Piły. Witam Pawła Jarczaka, zastępcę prezydenta miasta Piły. Witam Ewelinę Ślugajską, skarbnik gminy Piła. I witam Romana Szarzyńskiego, sekretarza gminy Piła. Witam przedstawicieli zarządów i rad osiedli. Bardzo serdecznie witam. Witam panie i panów dyrektorów organów jednostek organizacyjnych oraz przedstawicieli pilskich mediów i wszystkich państwa, którzy nas oglądają za ich pośrednictwem. Bardzo serdecznie witam. Szanowni Państwo, zgodnie z postanowieniem numer 299/204 Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 9 czerwca 2024 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Piły poprzez wstąpienie Mirosława Zygmunta Nalepy proszę o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji w punkcie drugim ślubowanie radnego Rady Miasta Piły. Szanowni Państwo Radni, otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń. Zamykam dyskusję i rozpoczynam głosowanie. Kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad w punkcie drugim ślubowanie radnego Rady Miasta Piły? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Kończę głosowanie i stwierdzam, że wprowadzenie zmiany do porządku obrad zostało przyjęte przez Państwa Radnych bezwzględną większością głosów, bo taki jest tu obowiązek. Proszę o wyświetlenie wyników, już mamy wyniki i informuję, że punkty od numeru 2 do 27 otrzymują numerację od 3 do 28 w tym porządku, który otrzymaliśmy. Szanowni Państwo Radni, czy są inne propozycje do przesłanego porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Miasta Piły? Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń. Wobec tego zamykam dyskusję. Proszę wiceprzewodniczącego Rady Miasta Piły Lucjana Szutkowskiego o odczytanie informacji w sprawie protokołu z pierwszej sesji Rady Miasta Piły. Bardzo proszę, panie przewodniczący.
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Informacja w sprawie protokołu z pierwszej sesji Rady Miasta Piły, która odbyła się 6 maja 2024 roku. W obradach sesji Rady Miasta uczestniczyło 23 radnych. Podczas pierwszej sesji Rada Miasta Piły podjęła dwie uchwały, a mianowicie w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miasta Piły oraz w punkcie drugim w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta Piły. Stawiam wobec tego wniosek o przyjęcie protokołu z pierwszej sesji Rady Miasta Piły bez odczytania. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję nad wnioskiem wiceprzewodniczącego Lucjana Szutkowskiego o przyjęcie protokołu z pierwszej sesji Rady Miasta Piły bez odczytania. Nie widzę zgłoszeń Państwa radnych, wobec tego zamykam dyskusję i rozpoczynam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za wnioskiem wiceprzewodniczącego Lucjana Szutkowskiego? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Kończę głosowanie i stwierdzam, że wniosek został przyjęty przez Państwa radnych z stosunkiem głosów 20 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 1 brak głosu i 2 radnych nieobecnych. I proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego punktu. Zaproszę wiceprzewodniczącego Rady Miasta Piły, Lucjana Szutkowskiego, o odczytanie informacji w sprawie protokołu z drugiej sesji Rady Miasta Piły. Bardzo proszę, Panie Przewodniczący. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Informacja w sprawie protokołu z drugiej sesji Rady Miasta Piły, która odbyła się 17 maja 2024 roku. W obradach drugiej sesji Rady Miasta Piły uczestniczyło 20 radnych. Nieobecni byli radna Anna Solarska, radny Kazimierz Sulima oraz radny Marek Andruszkiewicz. Podczas drugiej sesji Rada Miasta Piły podjęła 4 uchwały. Punkt pierwszy. W sprawie powołania radnych w skład stałych Komisji Rady Miasta Piły oraz wyboru przewodniczących komisji. W punkcie drugim. W sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenie jej składu osobowego oraz przewodniczącego. W punkcie trzecim. W sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, ustalenia jej składu osobowego oraz przewodniczącego. I punkt czwarty w sprawie wynagrodzenia prezydenta miasta Piły. Stawiam wobec tego wniosek o przyjęcie protokołu z drugiej sesji Rady Miasta Piły bez odczytania. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad wnioskiem wiceprzewodniczącego Lucjana Szutkowskiego o przyjęcie protokołu z drugiej sesji Rady Miasta Piły bez odczytania. Nie widzę zgłoszeń, wobec tego zamykam dyskusję i rozpoczynam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za wnioskiem wiceprzewodniczącego Lucjana Szutkowskiego? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Kończę głosowanie i stwierdzam, że wniosek został przyjęty przez Państwa radnych z stosunkiem głosów 20 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, 1 brak głosu i 2 radnych nieobecnych. I mamy punkt drugi dzisiejszego porządku. Zapraszam pana Mirosława Nalepę tutaj na scenę. Szanowni Państwo, jeszcze chwileczkę. Przed przystąpieniem do sprawowania mandatu radny składa ślubowanie.
odczytam rotę ślubowania, radny wypowie słowo ślubuję. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: tak mi dopomóż Bóg. Bardzo proszę wszystkich o powstanie. Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Dziękuję. I proszę pana już radnego o zajęcie wyznaczonego miejsca. Czyli już jesteśmy w pełnym składzie. Jeszcze raz gratuluję panu, panie radny. I przechodzimy do trzeciego już punktu dzisiejszego porządku. Informacja przewodniczącej Rady Miasta Piły o podejmowanych działaniach pomiędzy pierwszą a trzecią sesją Rady Miasta Piły, druk numer 18. Czy do przesłanej informacji mają państwo radni jakieś pytania? Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń. Wobec tego zamykam dyskusję. Kolejny punkt dzisiejszego porządku to sprawozdanie z prac prezydenta miasta Piły w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miasta Piły od 11 kwietnia 2024 roku do 10 maja 2024 roku, druk numer 17. Oczywiście sprawozdanie pani prezydent było omawiane bardzo szeroko na wspólnej komisji, wspólna komisja, to znaczy, że wszystkie trzy komisje Rady Miasta Piły spotykają się razem i mają możliwość wysłuchania wszystkich pytań i wszystkich odpowiedzi, ale w niektórych miejscach tutaj pojawiła się sytuacja, że po prostu na sesji pewne odpowiedzi się pojawią. Czy do przesłanego sprawozdania macie państwo jeszcze jakieś pytania? Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, radna Emilia Piechocka. Dziękuję pani przewodnicząca, pani prezydent. Bardzo proszę pani radna. Ja bym tutaj chciała tylko po prostu przypomnieć się, zadałam pytania na komisji i bym prosiła na te trzy pytania odpowiedź. 15, 80, 18 i 53. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, radna Maria Miller. Bardzo proszę pani radna. Dziękuję. Pytanie dotyczy zarządzenia prezydenta, punkt 39 z informacji z prac prezydenta za miniony okres. To jest plan wykorzystania zasobu nieruchomości na lata 2024-2026. W tym planie pani prezydent zadecydowała o uwolnieniu możliwości, o uwolnieniu sprzedaży, o tak może, gruntów i to nie dziwi, bo przecież taki plan trzeba sporządzić, tylko że on, sprzedaż gruntów dla mnie dziwnie od 2023 roku rośnie i teraz mamy kontynuację i tak właśnie przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne to mamy 9 działek, a pod zabudowę inną niż mieszkaniową około 50 w wielkości no ponad 26 hektarów. Ja mam pytanie pani prezydent, co jest przyczyną, że się tak spieszymy ze sprzedażą tych gruntów?
pod inwestycje. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń Państwa radnych. Bardzo proszę, Pani Prezydent. Bardzo proszę. Zacznę od odpowiedzi Pani Radnej. Punkt 15 dotyczy spotkania z firmą Viabud Czarnków. Spotkaliśmy się na osiedlu Motylewo. Wszyscy wiemy, że realizowany jest w tej chwili tam bardzo szeroki program infrastruktury drogowej. Częściowo wykonana jest Jastrzębia, a w tej chwili liczymy na to, że do końca roku uda nam się zrealizować połączenie dróg, już nie pamiętam w tej chwili ciągu, ale Bociania i wszystkie przyległe, ze ścieżką pieszo-rowerową wzdłuż rzeki, oświetleniem, niezbędną infrastrukturą techniczną. To spotkanie dotyczyło przeglądu stanu prac i na tą chwilę myślę, że nadal możemy optymistycznie wyglądać zakończenia tych robót. Punkt 18. Spotkanie z przedstawicielami Signify Polska to jeden z największych przedsiębiorców i pracodawców w Pile, więc po pierwsze tego typu spotkania są naturalną częścią naszej współpracy i dotyczą najczęściej rozwiązywania ewentualnych problemów bądź wyprzedzania takowych, ale też rozmawialiśmy o dalszym rozwoju. Wszyscy wiemy, że Signify w tej chwili podjęło współpracę z Panatoni i powstał jeden z takich najbardziej okazałych, jedno z najbardziej okazałych przedsięwzięć logistycznych. W tej chwili można powiedzieć, że Signify stanowi w Pile bardzo widoczny punkt na mapie w ogóle całego koncernu. Stanowi taki bardzo duży hub, który z tej części Europy będzie obsługiwał całą Europę Środkową i Wschodnią. Ale rozmawialiśmy też o współpracy przy okazji półmaratonu, bo o tym też informowaliśmy, że miasto przejęło na siebie ciężar organizacyjny, a partnerem tego przedsięwzięcia jest właśnie Signify Polska. I ostatnie pytanie do Pani Radnej. Odpowiedź 53. Chyba spotkanie z Panią Burmistrz Ujście. Tak? A to też seria, do której myślę będziemy się przyzwyczajać powoli, bo wraca taka naturalna, wydawałoby się, współpraca z powiatem pilskim. Gmina Ujście jest również częścią naszego powiatu. Pani burmistrz jest nowo wybraną w tej gminie, stąd nie tylko wizyta kurtuazyjna, ale deklaracja współpracy. Zresztą mamy za sobą już kolejne spotkania, chociażby u pana starosty, gdzie wspólnie z włodarzami pozostałych gmin wyraziliśmy przekonanie, że dalsze nasze wspólne kroki będą konsultowane, będziemy wymieniać się doświadczeniami i wierzymy, że to na korzyść rozwoju naszego powiatu, ale też takiego wzajemnego dzielenia się wiedzą. Myślę, że to jest taki dobry kierunek. I pytanie, zaraz możemy bardziej o szczegółach, do Pani Radnej Miller. Też nie powinno nikogo dziwić, że uwalniamy tereny, które pozwolą rozwijać się gospodarce, bo od 14 lat stoimy na stanowisku, że musimy wyprzedzać pewne procesy, zanim się zdarzą. Więc jeżeli na horyzoncie cały czas wisi gdzieś tam widmo spowolnienia gospodarczego, to wydaje się, że jeżeli w Pile nadal jest zapotrzebowanie, a jest, na usługi, na produkcję, to musimy takie grunty podawać w ofercie. Zabudowa mieszkaniowa akurat tyle teraz, ale myślę, że też przed nami
wkrótce grunty na dużym osiedlu Gładyszewo, więc żeby już nie dziwić tym razem, z całą pewnością zwiększymy podaż gruntów pod zabudowę wielorodzinną. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń Państwa Radnych, wobec tego zamykam dyskusję. I proszę Państwa, punkt 5 dzisiejszego porządku to raport o stanie gminy, druk numer 30. I raport przedstawi Państwu audytor wewnętrzny Paweł Szczap. Witam Pana audytora i proszę o zabranie głosu na ten temat. Dzień dobry Państwu. Pani Przewodnicząca, Państwo Radni. Został przedłożony Państwu dokument pod nazwą Raport o stanie miasta za rok 2023. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności prezydenta miasta Piły za rok poprzedni. Zawiera on w szczególności informacje o realizacji strategii gminy, polityk, programów. Na końcu dokumentu znajduje się szczegółowa tabela odnośnie realizacji uchwał Rady Miasta. Dokument został stworzony przez zespół składający się z dyrektorów wydziałów, jak również jednostek gminy. Dokument wstępnie był omawiany na wspólnej komisji. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa Radnych jeszcze do raportu chciałby się odnieść, czy zadać jakieś jeszcze pytanie? Otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Pani Radna Maria Miller, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Chciałam dosłownie w kilku zdaniach ocenić ten raport i powiedzieć, że wartość mienia znajdująca się w dyspozycji miasta, w tym jednostek budżetowych, w wyniku przeprowadzonych inwestycji w 2023 roku wzrosła i to nie dziwi, bo te inwestycje były i one muszą procentować w majątku. Nie może tu być inaczej. Natomiast chcę zwrócić uwagę na to, że kurczą się zasoby gruntów gminnych w dość przyspieszonym tempie. W 2023 zbyto 100% więcej gruntów niż roku poprzedniego, 2022. O 15 hektarów zmniejszyły się w roku 2023 zasoby gruntów naszej gminy. I powinniśmy w tym miejscu zastanowić się, może i ocenić, przynajmniej, no, czy zrobiliśmy wszystko, aby uzyskać jak najlepszą cenę za zbywane grunty. I tutaj bliżej na ten temat powiem przy omówieniu budżetu. I zastanowić się nad celowością przyspieszania gruntów, sprzedaży gruntów inwestycyjnych. Bo one muszą, sprzedaż gruntu musi mieć cel nie tylko inwestycyjny, ale powiązany z innymi celami. Oraz zadać sobie pytanie, czy nie byłoby korzystne dla gminy zbycie terenów inwestycyjnych. Przepraszam Pani Radna, ja pytałam, czy jakieś pytania dopytać o coś, bo debata za chwilę będzie. Aha. Także Pani ja już kończę i nie wezmę udziału w debacie. No bo debata będzie swoją drogą. Dobrze. Ja tylko zadam pytanie, czy coś jest niezrozumiałe. Dobrze. Także bardzo proszę. Nie, no wszystko jest zrozumiałe. To było na komisji wyjaśnione. No właśnie, dlatego. Dobrze. Wobec tego proszę wyłączyć. Dobrze. Tak, dziękuję bardzo. I Szanowni Państwo, właśnie teraz przystępujemy do debaty nad raportem o stanie gminy. Zgodnie z artykułem 28aa ustęp 5, od 5 do 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ustęp 5 brzmi: w debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. Ustęp 6 brzmi: w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
Ustęp numer 7 brzmi: mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ustępie 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami. Punkt 1. W gminie do 20 tysięcy mieszkańców co najmniej 20 osób, w gminie powyżej 20 tysięcy mieszkańców co najmniej 50 osób. Ustęp 8 brzmi: zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Żadne zgłoszenie mieszkańców nie wpłynęło do biura rady. Czy do tego raportu mają państwo radni pytania? Chcą wziąć udział w tej debacie? Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Zaznaczam, że raport był omówiony na tej wspólnej komisji, także bardzo proszę pani radna, bardzo proszę radna Maria Miller. Ja bardzo przepraszam, faktycznie jakoś tak sztucznie rozdzielone są te dwa punkty w sprawozdaniu, w porządku obrad, jakby nie zwróciłam uwagi. Jedno jest pewne, że chciałabym, kończąc swoją wypowiedź, którą rozpoczęłam przez pomyłkę wcześniej, za co bardzo przepraszam, musimy zastanowić się nad celowością sprzedaży, przyspieszenia sprzedaży gruntów inwestycyjnych i zadać sobie pytanie, czy nie lepiej byłoby sprzedawać te grunty już, kiedy zostaną wykonane połączenia dróg krajowych umożliwiające wyjazd z naszego miasta i włączenie się do ruchu drogi krajowej. Ja po prostu uważam, że sprzedaż w tym momencie, ale to już jakby jest inny problem. Chodzi po prostu o to, żeby teraz nie wyprzedawać, ja już muszę tak powiedzieć, wyprzedawać gruntów, bo robimy to szybko, robimy to za niezbyt duże pieniądze. Ja będę szczegółowo mówić przy budżecie, ale to jest jakby niewłaściwy kierunek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czekam na dalsze zgłoszenia państwa radnych. Bardzo proszę, radna Magdalena Fabich. Bardzo proszę, pani radna. Dzień dobry. Ja tak się troszeczkę zainteresowałam w tym raporcie spółką, naszą spółką Miejskie Wodociągi i Kanalizacja, w punkcie, gdzie jest, że mają pompy ciepła i instalację fotowoltaiczną. Chciałabym się dowiedzieć, od kiedy jest w ogóle ta instalacja zamontowana, od kiedy w ogóle jest podłączona i na jakich zasadach działa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń. Bardzo proszę. Bardzo proszę, pani prezydent. To rozumiem, że debata jest zakończona i w tym momencie mogłabym z tego wynika, poprosić, że tak. Na komisji było wszystko omówione. Domyślam, ale nie było mnie na komisji. W związku z tym chciałabym skomentować, ponieważ jest to dokument bardzo ciekawy dla wszystkich radnych, którzy uczestniczyli tak naprawdę w pracach nad ubiegłym rokiem, ale wierzę, że też poznawczy dla wszystkich, którzy rozpoczynają właśnie pracę, bo przedstawia rzeczywiście bardzo złożony obraz gminy, formę i kompromisów. Z jednej strony mierzenia się z trudną sytuacją, często sytuacją zewnętrzną, która utrudniała nam chociażby spinanie budżetu. Z drugiej strony chęć przyspieszenia rozwoju miasta i w zasadzie gdybym chciała wymieniać, jakie obszary urzędu czy jednostek podległych były w to zaangażowane, to zajęłoby to bardzo dużo czasu, więc w tym momencie chciałabym podziękować absolutnie wszystkim i wierzę, że robię to w imieniu prezydenta Piotra Głowskiego wówczas,
realizującego strategię rozwoju miasta, gdzie szczególnie zależało mu na tym, żeby miasto rozwijało się w sposób zrównoważony. Stąd tak wiele nakładów na rozwój gospodarczy, ale też rozwój oświaty, rozwój infrastruktury, inwestowanie w rodzinę, w człowieka. To wszystko możecie Państwo zobaczyć w tym raporcie. Myślę, że Pani Skarbnik również dzisiaj wróci w prezentacji i potwierdzi bardzo wiele z tych danych, czyli o szczegółach za chwilę. Ale pozwolę się odnieść, ponieważ bardzo konkretne było tu zaniepokojenie pani radnej, to dodam, czego nie widać w tej chwili, że Miejska Pracownia Urbanistyczna szykuje kolejne grunty pod sprzedaż i z całą pewnością będziemy starać się uruchamiać te tereny, na które jest zainteresowanie nie tylko przedsiębiorców, ale też mieszkańców, którzy chcieliby się sprowadzić do naszego miasta. Każda ze sprzedaży ma taką gwiazdkę w umowie, gdzie nabywca zobowiązany jest zainwestować w ciągu 5 lat. Czyli nie są to zakupy spekulacyjne. Ten grunt nie leży odłogiem. Każdy, który podejdzie do przetargu, musi mieć swój bardzo dobry pomysł, czy na działalność, czy na przedsięwzięcie, które w ciągu 5 lat zrealizuje na tym gruncie, ponieważ jest to zapis obarczony karą. Jest świadomy tego i stąd zdarzyły nam się prośby o przesunięcie terminu, ponieważ sytuacja i z pandemią i też z sytuacją ekonomiczną zmuszała czasami przedsiębiorców do zmiany swoich planów i nad każdą indywidualnie się pochylaliśmy. Natomiast wierzymy, że przeznaczanie gruntów pod zagospodarowanie służy gminie, jej rozwojowi, ale też wraca w postaci podatku, więc myślę, że to jest najlepsze, co może się zdarzyć Pile, że jesteśmy atrakcyjnym miejscem do inwestowania i tak długo jak będziemy odczuwać takie zapotrzebowanie, tak długo Miejska Pracownia Urbanistyczna, bo od niej się ten proces zaczyna, przygotowania, przeznaczenia odpowiedniego gruntów, a później Wydział Gospodarki Nieruchomości będzie te procesy finalizował i myślę, że powinniśmy temu jednak kibicować. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Prezydent. Bardzo proszę, Pani Przewodnicząca Zdzisława Karpińska. Bardzo proszę, Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, Szanowna Rado, słuchacze, debatujemy nad raportem o stanie gminy naszej, ale tak to się składa, że akurat ten raport zbiegł się razem z końcem kadencji pana obecnie posła Piotra Głowskiego. I tak jak startowaliśmy, bo ja też byłam w poprzedniej kadencji, w 2018 roku hasłem takim było naszej kampanii Piła z nową energią i uważam, to jest moje zdanie, ale myślę, że wielu mieszkańców to potwierdzi, że ta nowa energia w Pile się pokazała. My się tak przyzwyczailiśmy już, że Piła każdego dnia pięknieje, ale trzeba powiedzieć tak szczerze, że dzięki tylko tym ludziom, cichym twórcom tego sukcesu, bo ja uważam, że to jest duży sukces. Jeździmy po Polsce, jeździmy też po świecie i naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Wielu ludzi, kiedy ja osobiście spotkałam się już z takimi opiniami, kiedy jeżdżę po Polsce i mówię, że jestem z Piły, to wszyscy mówią, a Piła to takie piękne miasto. Ostatnio muszę powiedzieć, że nawet dziennikarze w Radiu Nowy Świat na ten temat się wypowiadali. Już nie będę mówiła nazwisk, żeby nie reklamować. Ale oczywiście jest duże grono dziennikarzy ogólnopolskich znanych, którzy w ten sposób nasze miasto reklamowali jako miasto rzeczywiście przyjazne mieszkańcom. Oczywiście chciałabym z tego miejsca za ten rok, za całą kadencję podziękować oczywiście włodarzom tego miasta, bo to jest na pewno sukces, ale przede wszystkim tym cichym twórcom, czyli dyrektorom, pracownikom Urzędu Miasta, którzy codziennie w mozolnej pracy, my tego nie widzimy. Często, bardzo często narzekamy na to, że a to się coś nie dzieje, oczywiście tyle ile osób, tyle głów i pomysłów. Natomiast
przyznać trzeba, jeżeli ktoś z tego korzysta i chodzi na te różne eventy i imprezy, to czasami jest problem, żeby wybrać coś, a potem nie żałować, że się tam nie poszło. Także jeszcze raz ja w swoim imieniu, myślę, że w imieniu wszystkich radnych, ale i też mieszkańców, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to, że to nasze miasto rzeczywiście jest przyjazne mieszkańcom i rzeczywiście w tym mieście żyje się bardzo dobrze. Dziękuję. Dziękuję. Ja chciałabym podziękować panu audytorowi za bardzo dobre opracowanie tego audytu, bardzo przystępne, jasne, przejrzyste. Także dużo informacji pozyskujemy, bo w zasadzie, zresztą w ogóle bardzo dobrze, że taki audyt jest zrobiony, bo czas płynie, o wielu rzeczach, do wielu rzeczy już się przyzwyczailiśmy, o wielu rzeczach zapominamy, a tutaj mamy wszystko tak ku przypomnieniu. A szczególnie zwróciłam uwagę na ten dział poświęcony rewitalizacji naszego miasta. Jak dużo zadziało się w tej kwestii. Już nie wspomnę szkoła numer 7, Okrąglak, przede wszystkim Wyspa, kolejne etapy rewitalizacji, tam Skate Plaza, Pump Track, a już przepiękne jest to ten nasz plac zabaw dla dzieci, który żyje od rana do wieczora. Tam przyjeżdżają dzieci z całego miasta. Także to wszystko można sobie po prostu przypomnieć. Ta kamienica przy Niepodległości z tym ładnym parkiem kieszonkowym. Właściwie takie małe fragmenty, ale one właśnie wpływają na urok naszego miasta i bardzo dobrze się dzieje i stało, że i myślę, że w dalszym ciągu będziemy tak postępować. Jeżeli jakiekolwiek zabytki pojawią się, to będziemy je pieczołowicie dopieszczać, żeby ich nie stracić, bo mamy ich bardzo mało w mieście i w tym kierunku powinniśmy też zmierzać. Oczywiście miasto musi być nowoczesne, musi się rozwijać, ale też nie możemy zapominać o tym, co mamy. Zresztą no, Muzeum Stanisława Staszica też zostało odnowione, wyposażone odpowiednio. Także w zasadzie, gdzie tylko się nie spojrzy, a jest takie miejsce zabytkowe, to właśnie zostało ono dotknięte. To wszystko właśnie efekt tego miasta z nową energią. A już co się dzieje jeszcze w innych miejscach, już w tej chwili to widzimy, jeżeli spacerujemy po mieście. Także ja bardzo serdecznie dziękuję za przygotowanie tego audytu, bo jest to taki podręcznik, do którego można zajrzeć i dowiedzieć się, co się działo przez ten rok w naszym mieście. A działo się bardzo dużo i nasze miasto na tym bardzo, bardzo dużo zyskało. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Nie widzę. Bardzo proszę, sobie jeszcze odpowiedzieć bardzo proszę pani na prezydent. Pytanie pani radnej. Dobrze? Poproszę pana prezesa. Dzień dobry. Bardzo proszę. Króciutka tylko odpowiedź. Instalacja fotowoltaiczna funkcjonuje od 16 sierpnia 2022 roku. Produkcja to jest około 50 kilowatopików, tak to się fachowo nazywa, czyli w skrócie 50 kilowatów. To jest oczywiście moc maksymalna, którą produkuje w bardzo słoneczne dni. Dziękuję. Bardzo proszę, radna Magdalena Pabich. Bardzo proszę, pani radna. Znaczy, już mam jeszcze pytanie dodatkowe. Czy została w całości podłączona? Bo z tego, co wiem, tam jest większa moc produkcyjna. I czy została w całości podłączona jednak ta instalacja do działania? Dziękuję. Bardzo proszę. Tak, moc produkcyjna jest większa. Zostało podłączone tyle, na ile uzyskaliśmy zgodę od Enei. Dziękuję. Ad vocem pani radna, tak? Bardzo proszę pani radna. Czyli rozumiem, że problem leży od strony Enei w tym momencie, tak? Dziękuję. Proszę powtórzyć pytanie.
Czyli rozumiem, że podłączenie dalszej części jest przez NF wstrzymywane, tak? Bardzo proszę. Sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. Proszę bliżej mikrofonu. Sprawa jest bardziej skomplikowana. Uzyskanie wyższych mocy, które jest planowane zresztą do 300 kW-pików, związane jest z bardzo szeroką przebudową układu pomiarowego, co do którego oczywiście nie możemy się z firmą Enea dogadać. Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji. Wobec tego zamykam dyskusję. I proszę Państwa, kolejny punkt dzisiejszej sesji to jest projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie udzielenia prezydentowi Miasta Piły wotum zaufania za rok 2023, druk numer 14. Zgodnie z artykułem 28aa ustawy o samorządzie gminnym, prezydent Miasta Piły co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miasta Piły raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności prezydenta Miasta Piły w roku 2023, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miasta Piły i budżetu obywatelskiego. Prezydent Miasta Piły przedstawił Radzie Miasta Piły raport o stanie gminy. Po przeprowadzeniu debaty nad tym raportem, Rada Miasta Piły, biorąc pod uwagę przebieg debaty oraz informacje uzyskane w jej toku, przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania prezydentowi Miasta Piły. Projekt uchwały nie był głosowany przez stałe komisje Rady Miasta Piły. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Bardzo proszę, radna Maria Miller. Bardzo proszę, pani radna. Ja bardzo króciutko. Sam tytuł projektu uchwały mówi udzielenia prezydentowi wotum zaufania za rok 2023. Co prawda większość roku, bo aż do października 15 chyba pełnił funkcję prezydent Głowski, więc większość roku i to głównie prezydentowi Głowskiemu chyba w tym momencie, aczkolwiek ciągłość władzy obowiązuje i tutaj nie możemy rozdzielać, ale to głównie prezydentowi Głowskiemu udzielamy, według mnie, przynajmniej ja udzielam, wotum zaufania bądź nie. I chcę powiedzieć, że zaufanie to jest coś, na czym to jest kto, osoba, do której można mieć zaufanie, to osoba, która jest, która żyje danymi problemami. A no niestety prezydent podjął decyzję i skorzystał i zostawił miasto, no tak można powiedzieć. No, zostawił miasto, bo już w tej chwili pewnie wpływu nie ma na to, co się dzieje w mieście. Więc no nie wiem, czy ja choćby na tej podstawie mogłabym udzielić wotum zaufania. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze? Nie widzę dalszych głosów. Proszę bardzo, przewodnicząca Wioleta Stalęga. Bardzo proszę, pani przewodnicząca. Jeśli dzisiaj jest problem, dzień dobry Państwu, chyba trochę z nagłośnieniem. Nie wiem, czy to dzisiaj wyjątkowy dzień, czy tak jest tu, przynajmniej na górze, ale myślę, że mnie dobrze słychać. Ja tak trochę ad vocem do pani radnej i generalnie tak, 12 miesięcy minionego roku to kolejny był specyficzny rok. Rok wyborczy, który jakby zaprezentował też odważną moim zdaniem decyzję naszego gospodarza, który był tutaj przez 4 kadencje. Ja jestem dumna, że przez tyle lat był taki gospodarz, który perspektywicznie miał wizję rozwoju naszego miasta i ją systematycznie realizował. To, że podjął decyzję, aby zostać posłem, to moim zdaniem tylko korzystnie może zadziałać, ponieważ będziemy mieli wsparcie na kolejnym etapie. Będziemy mieli szansę na to, aby uzyskać aktualne informacje
dotyczące rozwoju nie tylko naszego miasta, ale także i naszego kraju. Dlatego cieszę się, że zaproponował na swojego zastępcę osobę, która była najbardziej kompetentna, która była najbardziej merytorycznie przygotowana, aby pociągnąć ten temat. Pamiętajmy, że przez miesiąc w Urzędzie Miasta właściwie panowało bezkrólewie i tu wielki szacunek do wszystkich pracowników, nie tylko do samego zarządu, który pokonał te wszystkie wyzwania. Pani prezydent przez moment pełniła funkcję właściwie trzech prezydentów, więc można sobie wyobrazić, jakie miała wyzwanie i z czym przyszło jej się borykać. I oczywiście doskonale je pokonała, bo realizowała i kontynuowała działalność, którą do tej pory prowadził pan Piotr Głoski. Także ja tutaj z pełną odpowiedzialnością jako radna trzeciej kadencji tego miasta udzielam wotum zaufania i nie mam żadnych wątpliwości. Dziękuję bardzo. Mogę też prosić? Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo proszę pani przewodnicząca Teresa Kasior. Bardzo proszę pani przewodnicząca. Witam bardzo serdecznie. Ja bym w ogóle chciała podkreślić, że to były wybory i to mieszkańcy zadecydowali o słuszności wyboru decyzji pana prezydenta Głowskiego. To tym bardziej powinniśmy to cenić, że mieszkańcy podjęli taki głos, więc zgadzali się z tym. Dlatego też wydaje mi się, że to, co były prezydent i obecnie robią, to jest kontynuacja. Tutaj nie było żadnej przerwy. To, co było planowane, to, co były projekty realizowane, wszystko zostało zrealizowane, a wybór gratulować tylko, że nasz właśnie były prezydent jest teraz w parlamencie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń. Zamykam dyskusję. I rozpoczynam głosowanie. Uchwałę udzieleniu prezydentowi wotum zaufania Rada Gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Kto z państwa radnych jest za udzieleniem wotum zaufania dla prezydenta miasta Piły, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Kończę głosowanie i stwierdzam, że prezydent miasta Piły otrzymał wotum zaufania. Uchwała została podjęta bezwzględną większością głosów. 16 za, 0 przeciw, 5 wstrzymujących się, 0 brak głosów i 2 radnych nieobecnych. I proszę państwa, przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszego porządku. To jest projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Piły za 2023 rok, druk numer 7. Zanim przejdziemy do dyskusji i głosowania nad projektem uchwały, Ewelina Śrugajska, skarbnik gminy Piła, przedstawi sprawozdanie finansowe i sprawozdania z wykonania budżetu miasta Piły za 2022 rok. Za 2023 rok. Druki numer 8 i 9. Następnie odczyta uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Piły za 2023 rok. Druk numer 10. Bardzo proszę, pani skarbnik. Oddaję pani głos.
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, informacja z wykonania budżetu, czy też sprawozdanie roczne za 2023 rok było bardzo szczegółowo omówione na Komisji Wspólnej. Było zadane szereg pytań, na których udzieliłam odpowiedzi dosyć szczegółowej. Dwa pytania, które pozostawiłam na sesję, pani radna Miller otrzyma odpowiedź dzisiaj. Tym niemniej dokumenty, które przedstawione są dzisiaj, są na tyle spójne, mówię tutaj oczywiście o raporcie o stanie gminy, a także o sprawozdaniu z wykonania budżetu, jak i samym absolutorium, są to tak dokumenty ważne i spójne, że właściwie zawarte w nich informacje przenikają się. Również informacja o stanie mienia, która w znaczący sposób odbija się na wykonaniu budżetu, jak również na kierunkach i projektach, programach realizowanych i opisanych w raporcie o stanie gminy. Tym niemniej, aby wszystkim wymogom formalnym stało się zadość, przedstawiam w wersji dosyć skróconej najważniejsze założenia oraz realizacje, ewentualne problemy, które się pojawiły w trakcie roku w ramach właśnie wykonania budżetu. Proszę Państwa, wykonanie budżetu przedstawia się w następujący sposób. Dochody ogółem zrealizowaliśmy na poziomie ponad 427 milionów złotych. W tym dochody bieżące to kwota blisko 370 milionów i proszę zwrócić uwagę, że plan został zrealizowany praktycznie w 100%. O tym mówiłam również na komisjach. Staramy się w każdym roku, aby założenia planu dochodów bieżących, które pozwalają nam na realizację tych podstawowych zadań własnych gminy, realizować i planować w taki sposób, aby one były możliwe do wykonania. Tutaj to wykonanie na poziomie blisko 100% pokazuje, że to planowanie bądź też korekty w trakcie roku, które robimy, są uzasadnione, a kierunki planowania są jak najbardziej słuszne. Jeżeli chodzi o dochody majątkowe, ten rok był bardzo dobry. Nie chcę powiedzieć specyficzny, ale był bardzo dobry, ponieważ jak Państwo zwrócicie uwagę, 165% planu mówi o tym, że te dochody zostały zrealizowane na bardzo dużym poziomie. Tutaj największą pozycją, o tym mówiłam i na komisjach, i na sesji, stanowiły wpływy z tytułu sprzedaży gruntu przy ulicy Alei Wojska Polskiego. To są pieniądze, które do budżetu miasta wpłynęły w grudniu poprzedniego roku, czyli jak Państwo rozumiecie, nie mogliśmy na już żadnym etapie dokonać zmiany planu. Tym bardziej, że od 15 października do końca listopada nie było możliwości dokonania zmian w ramach uchwały Rady. Wydatki ogółem zamknęły się w kwocie ponad 425 milionów, w tym wydatki bieżące blisko 350 milionów, co stanowi 94% planu, a wydatki majątkowe zrealizowaliśmy blisko poziomu 75% planu i też w kwocie nieco ponad 75 milionów. Takie wykonanie spowodowało, że nadwyżka operacyjna, którą zanotowaliśmy w bieżącym roku, przekroczyła 20 milionów złotych i to jest bardzo ważna pozycja dla naszego budżetu i przyszłości. Ta pozycja nadwyżki operacyjnej pokazuje, że jesteśmy gotowi na pozyskiwanie środków zewnętrznych. Jesteśmy gotowi na wkłady własne, nawet finansowane środkami zewnętrznymi, nawet zwrotnymi. To znaczy, że w przypadku ogłaszania w tej chwili już naborów konkursowych, czy to w formie ZIT-u, czy w formie otwartych, czy w jakichkolwiek innych, będziemy mieli wkład własny i możliwość finansowania dużych projektów oczekiwanych w mieście. Nadwyżka budżetu zamknęła się na poziomie blisko 1 800 000. Dla przypomnienia, oczywiście w trakcie roku planowaliśmy deficyt. Deficyt, który był finansowany zarówno wolnymi środkami z rozliczeń poprzedniego roku, ale również finansowany pieniędzmi pozyskiwanymi z programu Jessica, czyli z Banku Gospodarstwa Krajowego. To są pieniądze takie dedykowane na albo rewitalizację, albo na termomodernizację. W tym przypadku były to rewitalizacje, które się już niestety skończyły. I ostatnie możliwe fundusze pozyskaliśmy właśnie między innymi na Park Kieszonkowy, Arsenał, czy też budynek przy Alei Niepodległości. Nadwyżka budżetowa 1 800 000 to również dobry start na kolejne lata. Ona wynika oczywiście z tego, że w trakcie tego grudnia wpłynęły nam pieniądze ze sprzedaży nieruchomości,
a z drugiej strony nie wykonaliśmy w 100% wydatków bieżących czy wydatków majątkowych, przy czym jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, wszystkie te pozycje, które nie zrealizowaliśmy w bieżącym roku, a wynikały one chociażby z procedur przetargowych, jakichś oszczędności poprzetargowych, czy też braku pozwoleń na budowę, a takie sytuacje w zeszłym roku miały miejsca, zostały przeniesione na rok 2024. Tak to wygląda na przełomie lat. Zawsze pokazujemy taką tendencję. Kilku lat od 2019 roku nadwyżka budżetowa odpowiednio tak wyglądała. W 2022 to był deficyt na poziomie blisko 28, ale on był finansowany również przychodami z poprzednich lat. Nieco szczegółów. Dochody bieżące i majątkowe. 86,5% planu stanowią właśnie dochody bieżące. 13,5% w tym budżecie stanowiły dochody majątkowe. Dochody bieżące składają się z takich największych pozycji. W poprzednim roku największą pozycję stanowiły subwencje i była to kwota ponad czy blisko 96 milionów złotych i stanowiła, jeżeli chodzi o dochody bieżące, blisko 26% planu. Przy czym w ramach subwencji największą pozycję stanowi oczywiście subwencja oświatowa, ale o tym za chwilkę. Udziały w podatkach budżetu państwa stanowią w budżecie poprzedniego roku blisko 23,6%, co stanowi kwotę nieco ponad 87 milionów 200 tysięcy. I to są również kwoty czy też pozycje mniejsze niż w latach poprzednich. Wpływy z podatków, mówimy tutaj podatków i opłat lokalnych, to kwota 72 milionów, prawie 73 milionów złotych i stanowi blisko 20% dochodów bieżących. Dotacje, środki na zadania bieżące to blisko 60 milionów złotych. No i pozostałe dochody realizowane przede wszystkim przez nasze jednostki budżetowe to kwota blisko 54 milionów złotych. PIT i CIT to pozycje, które od kilku lat budzą szereg dyskusji. W 2019 roku to był ostatni czas, w którym tendencje związane ze wzrostem tego podatku w ramach udziałów wynikały z wzrostu lat. W 2020 nastąpił spadek i ten wzrost nie nastąpił. Wówczas planowana kwota nie przekroczyła, oczywiście to jest informacja z Ministerstwa Finansów, która jest dla nas obowiązkowa, nie przekroczyła 82 milionów. W 2021 ten wzrost nastąpił i przekroczyliśmy kwotę 89 milionów. W 2022 również była to pozycja 89 milionów. W 2023 nastąpił spadek do poziomu 75,5 miliona złotych. W związku z tym ten rok 2023 był stosunkowo trudny. Tak zaczynaliśmy ten rok i ciężko było przygotować projekt budżetu, aby spiąć wszystkie potrzebne, konieczne do wykonania pozycje i zadania. W trakcie roku, w sierpniu, w związku ze zwiększeniem subwencji uzupełniającej, na szczęście sprowadziliśmy je do budżetu i mogliśmy te obowiązkowe zadania uzupełnić. Jeżeli chodzi o udziały w podatku CIT, to ta wartość nie jest tak wielka i szacujemy, czy też wykonanie na przełomie 2019-2023 było od niespełna 5 milionów do 11 milionów 700 tysięcy. Subwencje w latach 2019 zaczynaliśmy na poziomie 55 milionów. Ona była jednakowa w 2020 roku na tym samym poziomie. W 2021 nieco ponad 71 milionów, w 2022 62 i w 2023 95,800. Przy czym w 2021 roku otrzymaliśmy w grudniu taką subwencję uzupełniającą jednorazową w kwocie blisko 13 milionów złotych. W 2022 już tej pozycji nie było. W 2023 również taka subwencja uzupełniająca została nam przekazana. I tak to wygląda w podziale. Część oświatowa stanowiła kwotę ponad 69 milionów, a część uzupełniająca to kwota blisko 26 milionów złotych. Pieniądze te w głównej mierze trafiły do jednostek oświatowych na wynagrodzenia, które zgodnie z decyzją od 1 września były obowiązkowe w jednostkach właśnie w naszych placówkach oświatowych. I część subwencji równoważącej niespełna milion złotych. Tak wzrosty, jeżeli chodzi o subwencję oświatową na przełomie lat. Wpływy z podatków. Proszę Państwa, 2019 to było nieco ponad 43 miliony i z roku na rok ta kwota wzrasta.
W 2022 to już blisko 54, w 2023 ponad 60 milionów. Pragnę zwrócić uwagę Państwa na to, że skończyły nam się również takie ulgi, które Rada podejmowała w latach 2013-2014. Ci przedsiębiorcy, którzy do roku chyba bodajże 2016 złożyli wnioski, skorzystali z tej pomocy, do 2022 roku mieli albo obniżone, albo nie płacili podatków. Ci, którzy oczywiście zainwestowali i prowadzą działalność gospodarczą do dzisiaj. Teraz mamy skutek zarówno sprzedaży nieruchomości gruntowych, zagospodarowania wielu terenów, nie tylko zabudowy kubaturowe, również budowle, jak i sama sprzedaż i przekazanie tych łąk, terenów niezabudowanych, pól, które między innymi w obszarze Wawelskiej miały miejsce. Dzisiaj przynoszą nam efekty w postaci pieniędzy, które którymi możemy uzupełniać obowiązkowe wydatki, chociażby w oświacie, w komunikacji miejskiej, w działaniach komunalnych, utrzymania miasta i innych. A tych potrzeb oczywiście jest zawsze dużo, a pieniędzy zawsze za mało. Wpływy z podatków te pozostałe, czyli podatki od środków transportowych, to ten niebieski, bardziej stabilny wykres. Notujemy w każdym roku wzrosty rejestracji samochodów ciężarowych właśnie w naszej gminie. No a jeżeli chodzi o podatek od czynności cywilnych, no to 2021 rok to był rok rekordowy, rok, w którym najwięcej zawartych było umów w zakresie czynności cywilnoprawnych. My ten wzrost odnotowaliśmy bardzo pozytywnie. W 2022 nastąpił spadek, w 2023 ponownie zauważamy przyrost. Mamy nadzieję, że również 2024 będzie podobny. Pozostałe podatki stanowią już dużo mniejsze wartości w naszym budżecie, ale proszę zwrócić uwagę na zielony kolor, który mówi o karcie podatkowej. W momencie zmiany przepisów przez rząd, sposób opodatkowania, bardzo dużo osób przeniosło się na kartę podatkową, w związku z tym z poziomu 100 tysięcy, 170 tysięcy od 2021 mamy wzrost do poziomu 600, 720, 650 tysięcy i ten wzrost w tej chwili jest na takim bardzo zbliżonym poziomie. Jednocześnie w zakresie podatków od spadków i darowizn również odnotowujemy delikatny wzrost. W 2020 roku był spadek, prawdopodobnie związany z rozpoczęciem pandemii COVID-19. Wówczas taka stagnacja nastąpiła, natomiast cały czas widzimy porządkowanie w zakresie nieruchomości. Porządkowanie spadkobierców, być może jest to związane ze sprzedażą tych nieruchomości, zamianę bądź też zakupem nowych i ten poziom 600 tysięcy jest w każdym roku ponawiany. Dotacje i środki na cele bieżące. Proszę Państwa, to są pozycje, które są mniejsze niż w poprzednich latach ze względu na to, że świadczenie 500+, dzisiaj 800+, zostało przeniesione do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast wartość w budżecie, którą w tej chwili mamy na poziomie 28 milionów złotych, stanowią właśnie zadania z administracji rządowej, przede wszystkim realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Również dotacje celowe na zadania własne. Tutaj mamy przede wszystkim dotacje na funkcjonowanie przedszkoli publicznych. To stanowi największą pozycję. Finansowanie ze środków Unii Europejskiej i funduszy norweskich. W poprzednim roku była to kwota zbliżona do 8 milionów złotych. Dla przypomnienia, niestety fundusze norweskie w tym roku, ten projekt się zakończył. Termin realizacji to 30 kwietnia bieżącego roku. I ponad 3 200 000 w ramach dotacji przekazanych w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. W poprzednim roku oczywiście wpłynęły do budżetu miasta środki z funduszy. W pierwszym przypadku są to pieniądze z funduszy pomocy i stanowią kwotę ponad 10 milionów złotych. To jest związane oczywiście z wojną na Ukrainie. Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 stanowiły już niewielkie pozycje, bo to kwota ponad 560 tysięcy. No i pozostałe, które stanowią w naszym budżecie już tylko 150 tysięcy złotych. Dochody majątkowe, tak jak powiedziałam na początku, blisko 34 miliony z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego. Jest to największa pozycja w naszym budżecie. Takiej pozycji miasto w poprzednich latach
nie wykonywało, nie miało takich wpływów. Wpływy z tytułu dotacji oraz środków otrzymanych za realizację inwestycji to kwota blisko 22 652 000. W tym przypadku są to oczywiście fundusze norweskie, są to środki rozliczane z projektów, które realizujemy od kilku lat w ramach jeszcze starego WRPO. Pierwsze pieniądze w ramach Polskiego Ładu, ale tak jak powiedziałam na komisji, kluczowe pieniądze na największe projekty, czyli mówimy tutaj o przebudowie układu komunikacyjnego na Motylewie, na lotnisku, czy też stadion żużlowy. Te pieniądze wpłyną pierwsze transze do naszego budżetu w roku 2024. I mniejsze pieniądze już w zakresie sprzedaży składników majątkowych oraz wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. I największe pozycje, które zasiliły nasz budżet, jeżeli chodzi o dochody majątkowe, to oczywiście rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile, tereny nadrzeczne, rzeki Gdy, północna część Wyspy Miejskiej. Trzeci etap, również budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach terenów nadrzecznych, rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską. To jest jeden z najstarszych naszych projektów realizowanych, częściowo refundowanych jeszcze od roku 2016. Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej ulica Okulna jako rozliczenie projektu. Przebudowa odcinka ulicy Młodych to właśnie ten Polski Ład. Przebudowa ulicy Krzywej, środki od wojewody wielkopolskiego, miasto Piła z nową energią, fundusze norweskie. Dostępna przestrzeń publiczna, środki z Iskwer Miododajny, bodajże z Urzędu Marszałkowskiego. Mieszkania chronione, remonty i przebudowę budynku lub części budynku w ramach Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego, czy też pieniądze pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego na rozbudowę garażu Ochotniczej Straży Pożarnej przy Wieniawskiego 4. I wydatki. 82% stanowią wydatki bieżące w naszym budżecie, blisko 18% inwestycji, jeżeli chodzi oczywiście o wykonanie. Wydatki bieżące, główne pozycje to oczywiście oświata i wychowanie, tutaj się nic nie zmienia. Ponad 44% w strukturze wydatków bieżących właśnie stanowią te. Jeżeli chodzi o te pozostałe najważniejsze, to ja łączę mimo wszystko pomoc społeczną z rodziną. Tutaj mamy 8,38 i 9,5 rodzina, blisko 18%, ponad 17% stanowią właśnie wydatki, które realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Od kilku lat te działy są rozdzielone w ramach klasyfikacji budżetowej, więc inaczej je kwalifikujemy. Gospodarka komunalna, ochrona środowiska to 5%, administracja publiczna 10%, transport i łączność to prawie 5% i mieszkaniowa, gospodarka mieszkaniowa 5,6%. Pozostałe takie drobne stanowią w naszym budżecie łącznie ponad 12,5%. I struktura wydatków, co jest bardzo ważne, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń stanowi w naszym budżecie, czyli wydatki sztywne, prawie czy ponad 44,2%. Wydatki statutowe to 27%, to też są właściwie wydatki obowiązkowe. Dalej mamy dotacje z budżetu miasta, to ponad 13,3%. To świadczenia na rzecz osób fizycznych, również 11,21%. Wydatki na obsługę długu to 2% i wydatki w ramach finansowania z udziałem środków zewnętrznych, czyli pochodzące z między innymi, czy przede wszystkim z funduszy norweskich. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia. Kolor zielony stanowi wynagrodzenia w zakresie jednostek oświatowych i w naszym budżecie w roku 2023 stanowiło blisko 30%. Zwrócę uwagę też Państwa, że podwyżki, które odbyły się od 1 września, one tylko w 4 miesiącach odbiły się w budżecie poprzedniego roku. Natomiast one oczywiście mają swoje skutki w całym 2024, jeżeli chodzi o skutki finansowe i również w budżecie za bieżący rok. W przyszłym roku będziecie Państwo mieli już takie wzrosty znaczące w wielkościach widoczne. Wydatki bieżące, dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty w latach 2019-2023. Tutaj Państwu pokazujemy tendencję. Żłobki, poziom właściwie stabilny, szkoły podstawowe również, tutaj specjalnie nic nie zmienia.
po likwidacji gimnazjów, których już w tej chwili nie pokazujemy, ten stan jest bardzo podobny. Natomiast przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego mamy cały czas wzrost. W roku 2023 to ponad 18 milionów złotych. Przy czym zwrócę uwagę, że przedszkola specjalne stanowią bardzo duży wzrost w porównaniu do poprzednich lat. Takie zapotrzebowanie jest. Jednocześnie powiem, że miejsca w przedszkolach publicznych mamy dostępne, więc ci z rodziców, którzy chcieliby z tych przedszkoli naszych publicznych skorzystać, oczywiście znajdą dla swoich pociech miejsce. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o średnią liczbę dzieci. W 2023 w przedszkolach publicznych było 2070 i to jest spadek o blisko 70. Jeżeli chodzi o przedszkola niepubliczne, wzrost od roku 2021. Wydatki na realizację zadań statutowych, proszę Państwa, w 2020 roku, jak Państwo zauważacie, na tym slajdzie mamy dosyć duży spadek. Jest to spowodowane oczywiście pandemią COVID-19. W tym tamtym czasie właściwie wszystko stanęło i większość z Państwa jeszcze pewnie to pamięta. W związku z tym w każdym dziale odnotowaliśmy mniejsze wykonanie. Począwszy oczywiście od mediów, po imprezy sportowe, kulturalne, to było znaczące mniejsze wykonanie w porównaniu do poprzednich lat. W związku z tym ten rok 2021 nie jest taki wysoki, on po prostu powoli wracał do realiów. I biorąc pod uwagę rok 2022, ten stan już jest taki rzeczywisty. W 2023 dosyć duże wykonanie wydatków statutowych, wydatków bieżących miało również przełożenie w finansowaniu zewnętrznym. To jest wszystkie wydarzenia, które realizowane były w mieście w zakresie kulturalnym, sportowym i innym społecznym, były w całości finansowane z funduszy norweskich, w związku z tym nie obciążały budżetu miasta Piły. I tutaj mamy takie krótkie podsumowanie tego, co powiedziałam poprzednio. Prawie 5,5 miliona stanowiły w tym budżecie środki z projektu Miasto Piła z nową energią, które mogły odciążyć budżet miasta. Tak jak powiedziałam na początku, szkoda, że projekt się zakończył 30 kwietnia bieżącego roku, bo od tego momentu już finansowanie przyjmuje bezpośrednio w większości zadań miasta. No i kilka takich informacji wizualnych, przypominających, myślę, że większość z Państwa albo była, albo widziała część z tych zdjęć. To oczywiście projekt finansowany z projektu Miasto Piła z nową energią. Projekt jest zakończony, audyty zostały przeprowadzone już przez biegłych rewidentów, a stosowne rozliczenia złożone w Ministerstwie nie finansów, ale Ministerstwie chyba rozwoju, z tego co pamiętam, gdzieś uciekła mi nazwa. Kilka zdjęć również z ośrodka wypoczynkowego Płotki, tam również dużo się działo w poprzednim roku. Nasza Skate Plaza, czyli centrum miasta. Na zdjęciach oczywiście sporo osób, gwarantuję Państwu, że było ich zdecydowanie więcej, a wszystkie wydarzenia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, nie tylko Pilan. Wydatki bieżące na oświatę w porównaniu do dotacji i subwencji oświatowej, czyli w porównaniu do finansowania. Proszę Państwa, w 2023 roku oświata kosztowała, czy wydatki na oświatę przewidziane w budżecie przekroczyły kwotę 154 milionów 400 tysięcy złotych i subwencja plus dotacje stanowiła finansowanie w kwocie 73 milionów 270 tysięcy. Natomiast 11 milionów 760 stanowiły pozostałe dochody wypracowane przez jednostki oświatowe lub też dotacje z jednostek gminy, które korzystały z naszych obiektów. Można sobie łatwo policzyć, ile miasto dokłada z budżetu własnego do funkcjonowania jednostek oświatowych. I tak właściwie się dzieje w każdym roku. Tutaj ta tendencja niewiele się zmienia. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, wydatki bieżące blisko 58,5 miliona, z czego największą pozycję, prawie 25 milionów złotych, stanowią świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego. To ten duży czerwony kolor. Oczywiście finansowanie ośrodków pomocy społecznej to blisko 9 milionów złotych. Domy pomocy społecznej stanowią w naszym budżecie ponad 4 miliony złotych. Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi to kwota blisko 3,5 miliona złotych i dodatki mieszkaniowe ponad 3 miliony 154. Zasiłki pomoc w naturze to
prawie 3 128 000. Wydatki na domy pomocy społecznej cały czas rosną. Tym niemniej liczba osób korzystających z tych domów nie rośnie, właściwie spada ze względu na to, że koszt utrzymania osoby w domu pomocy społecznej rośnie z roku na rok dosyć znacznie, w związku z tym możliwość korzystania z miejsc dostępnych, wolnych jest zdecydowanie mniejsza. Wydatki na bieżące na sferę komunalną i ochronę środowiska to oczywiście oświetlenie ulic, placów i dróg w poprzednim budżecie stanowiło największą kwotę i przekroczyło 6 600 000 zł. Kolejna to schronisko dla zwierząt i dwie łączne, czyli utrzymanie miast i wsi oraz utrzymanie zieleni w miastach. One są klasyfikacyjnie odrębnie traktowane, natomiast stanowią bardzo podobny zakres działania. I gospodarka komunalna na przełomie lat. Utrzymanie zieleni w miastach to niebieski kolor, który w 2022 roku i 2023 roku zdecydowanie spadł, ale to jest tylko i wyłącznie związane z tym, że została wprowadzona specjalna klasyfikacja, która zmieniła sposób przyporządkowania tego rodzaju wydatkom, w związku z tym nie możemy ich bezpośrednio porównać. Pewnie już w roku 2024 i 2025 to porównanie będzie możliwe. MZGM, czyli sfera zasobu komunalnego, jeżeli chodzi o mieszkania i zasób komunalny gminy. W roku 2023 wydaliśmy w ramach wydatków bieżących, czyli takie podstawowe wydatki, ponad 19 130 000. Natomiast dochody z tytułu korzystania z lokali użytkowych w ramach dzierżaw, najmu czy też czynszów i innych drobnych dochodów stanowiły kwotę niespełna 16 800 000 zł. Jak Państwo dobrze wiecie, różnicę trzeba pokryć bezpośrednio z budżetu miasta, czyli z bieżących podatków bądź też z PIT-u, CIT-u. Dlatego ten rodzaj dochodów jest dla nas szczególnie ważny. Zaległości, bo to również często jest dyskusja, tutaj się nic nie zmienia, ponad 5,5 miliona złotych, jeżeli chodzi o zaległości, oczywiście wartość odsetek z tego tytułu rośnie. Mieszkania. Największą grupę mieszkań stanowią mieszkania ze stawką 6,60 zł, to jest 552 lokale, później te, które są sklasyfikowane w ramach kategoryzacji na miejscu trzecim. Proszę Państwa, obowiązuje nas uchwała z 2000 roku, którą na pewno w najbliższym czasie trzeba w jakiś sposób zmodyfikować, zaktualizować. W tej uchwale Rada Miasta 24 lata temu podjęła decyzję o klasyfikacji mieszkań i zgodnie z tą klasyfikacją do tej pory mieszkania mają ustalany czynsz. Myślę, że 24 lata to już jest bardzo dużo i w wielu przypadkach trzeba dokonać niezbędnych aktualizacji albo też wywołać całkiem nową uchwałę w tym zakresie. I wydatki majątkowe na koniec. Mamy tutaj te klasyfikacje, te kategorie, które w naszym budżecie znalazły największe finansowanie. To oczywiście transport i łączność. Na drugim miejscu jest oświata i wychowanie, bo tych inwestycji w oświacie w poprzednim roku było sporo. Zresztą od kilku lat zwróciliście Państwo uwagę, że inwestujemy w jednostki oświatowe poprzez termomodernizację, poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych. Również drobne sprzęty, urządzenia są zakupywane do jednostek, place zabaw, rewitalizacje obiektów, czy też nawet ostatnio budowa hali sportowej przy szkole podstawowej numer 7, a kilka lat temu przy szkole podstawowej numer 6 stanowią nowe kubatury niezbędne, potrzebne dla prawidłowego rozwoju najmłodszych mieszkańców Piły. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to trzeci z wielkości ponoszonych wydatków na przedsięwzięcia. No i kolejne to już gospodarka mieszkaniowa, kultura fizyczna i już pomniejsze, stanowiące mniejszą wartość w budżecie. Inwestycje wieloletnie stanowiły w budżecie 52 miliony. Proszę Państwa, to mówi o tym, w jakim zakresie pracujemy. To znaczy, czasami jest tak, że przez rok czy przez dwa lata nie widzimy inwestycji oczekiwanych, ale to jest czas, w którym przygotowujemy niezbędne dokumentacje, koncepcje, programy funkcjonalno-użytkowe, czasem decyzje środowiskowe, które i ZRID-y, które oczekują na swoją realizację. Wpisujemy je do wieloletniej prognozy finansowej, tak abyśmy mogli mieć zapewnienie finansowania. I ta kwota pokazuje, że z 70 prawie 6 milionów złotych 52 stanowiły właśnie takie zadania, które od kilku lat są przewidywane do realizacji, a ich proces technologiczny, inwestycyjny po prostu trwa.
Zakupy jednoroczne to już niewielkie pozycje, 674 tysiące i inwestycje jednoroczne, które wprowadzamy czasami w trakcie roku, stanowią wartość 21 340 tysięcy. I kilka przykładów. Sami Państwo zorientujecie się, że mamy zdjęcia, które czasem udaje się z tej samej perspektywy zrobić. Oczywiście zdjęcia przygotowywane i przekazane przez pracowników Biura Prezydenta będą pokazywały te metamorfozy. To jest ulica Młodych, a to dokładnie z tego samego miejsca widok, co się tam zadziało w ostatnim czasie. Myślę, że niepotrzebny jest komentarz. To jest dalej ulica Młodych. Oczywiście brakuje nam na ulicy Młodych jeszcze jednego fragmentu, który jest łącznikiem pomiędzy tym, co zostało zrobione, a tym, co zrealizowaliśmy poprzednio również z pozyskanego finansowania zewnętrznego. Myślę, że to jest najbliższy czas. Przypomnę również, że ulica Młodych jest ulicą czy drogą powiatową. Pomimo tego realizowaliśmy to przedsięwzięcie na tym obszarze. Ulica Kazimierza Wielkiego to to, co przed nami. To są oczywiście realizacje już wykonanego drugiego etapu przebudowy Kazimierza Wielkiego. Wiecie Państwo, że w tym roku udało się podpisać umowę chyba w marcu z wykonawcą, a procesy przetargowe trwały od poprzedniego roku, bodajże od września. W związku z tym ten proces wyłaniania wykonawcy był dosyć długi. I związane też było oczywiście z zabezpieczeniem dodatkowych pieniędzy na finansowanie tej oczekiwanej inwestycji. A to już ulica Krzywa i też zmiana, która się tam zadziała. Myślę, że część z Państwa specjalnie nie jeździ w te obszary miasta, żeby obejrzeć to, co się dzieje, dlatego warto sobie mimo wszystko zobaczyć. I to widok również tego samego miejsca już po przebudowie. Przed nami oczywiście jeszcze przebudowa ulicy Długosza, niezbędne skrzyżowanie z ruchem okrężnym, ale to w ramach nowych środków pozyskiwanych z akurat w tym przypadku w ramach Polskiego Ładu. I budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo to jedno z tych przedsięwzięć, które realizowaliśmy w trybie zaprojektuj i wybuduj, bo taki tylko tryb jest możliwy w ramach procesu i pozyskiwanego finansowania z Polskiego Ładu. W związku z tym przez rok mieszkańcy oczekiwali już niezbędnych prac i robót, natomiast trwa przygotowanie dokumentacji, pozwoleń, a jeszcze przed nami decyzje ZRID-owskie, ale dzisiaj już myślę, że wszyscy są zadowoleni, a za rok już każdy zapomni, jakie były utrudnienia w tym zakresie. To zdjęcia są w miarę świeże, więc ten przekrój prac jest tutaj widoczny. No i stary nasz obiekt zwany Okrąglakiem przy ulicy Okulnej 32. Zrealizowany w ramach pieniędzy w 100% z funduszy norweskich. Jest to miasto Piła z nową energią, Pilski Instytut Integracji i Edukacji. Wygląda pięknie. To budynek Arsenału finansowany z funduszy, tym razem Banku Gospodarstwa Krajowego i Jessica. I tak wygląda po realizacji. Tak wygląda od środka. Myślę, że część z Państwa w ogóle od tego zaplecza, od dziedzińca nie zna tego budynku. To stary budynek przy Alei Niepodległości, a to nowy budynek przy Alei Niepodległości, ciągle ten sam. To park kieszonkowy, a to zmiana, która się tam zadziała. Mamy też dosyć duże inwestycje w obszarze modernizacji i rozbudowy cmentarza komunalnego. Zakres robót, prac jest dosyć znaczący, konieczny, potrzebny właściwie, chciałoby się powiedzieć. To już policja i pytanie odnośnie zakupu samochodu wersja C, chyba z tego, co będą właśnie tak wygląda. To zakup samochodu średniego, ratowniczo-gaśniczego dla naszego OSP. A to hala sportowa przy ulicy, właściwie przy szkole podstawowej numer 7. To jest widok właściwie bardzo świeży, sprzed kilku dni. Budynek właściwie niewidoczny, odbija się budynek szkoły. A tak wygląda od strony boiska. Utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej numer 5, place zabaw, ogrodzenia i nasadzenia, które w mieście cieszą oko tych przejeżdżających, jak również naszych mieszkańców. Skate Plaza, plac zabaw, sporo osób, które przybyło, żeby skorzystać z tego obiektu. Skwer przy ulicy Piekarskiej, Orzeszkowej. Początki budowy na stadionie żużlowym, płotki, parking, zjazd.
Tak to wygląda w zdjęciach. Na zdjęciach oczywiście to są najważniejsze tylko przedsięwzięcia, które realizowaliśmy, te mniejsze, a było ich sporo, również udało się wykonać. Informacyjnie, proszę Państwa, do informacji z wykonania budżetu dołączona jest informacja o stanie mienia za rok 2023, a także przekazana opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, również wyrażona w uchwale, którą otrzymaliście Państwo, jest na BIP. Jest to uchwała, ją w tej chwili odczytam, Pani Przewodnicząca. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 kwietnia w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Piły za rok 2023 wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem nr 16/2023 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 września 2023 roku w osobach przewodniczącej Katarzyna Kosmowska oraz w osobach członków pani Małgorzaty Bekało oraz pana Michała Suchanka, działając na podstawie artykułu 13 punkt 5 oraz artykułu 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych. Tutaj dziennik ustaw w związku z artykułem 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, również dziennik ustaw wyraża o przedłożonym przez pełniącą funkcję prezydenta miasta Piły sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Piły za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki objaśnieniami opinię pozytywną. Całe uzasadnienie macie Państwo zawarte na kilku stronach tej opinii. Informacyjnie i technicznie uzupełnię, że wraz ze sprawozdaniem opisowym otrzymaliście również Państwo sprawozdanie z wykonania budżetu naszych instytucji kultury, planów finansowych samorządowych instytucji kultury, to jest Regionalnego Centrum Kultury Fabryka Emocji, Muzeum Stanisława Staszica w Pile oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Panteleona Szumana. Również otrzymaliście Państwo sprawozdania finansowe zawierające dane z 31 jednostek budżetowych, w tym jednej zlikwidowanej, to jest przedszkola numer 1 w Pile. To jest, te sprawozdania obejmują bilans wykonania budżetu gminy Piła sporządzony na dzień 31 grudnia, łączny bilans gminy Piła, łączny rachunek zysków i strat gminy Piła, łączne zestawienie zmian w funduszu gminy Piła, a także informację dodatkową do sprawozdania finansowego. I chciałabym przekazać jeszcze jedną informację w zakresie pytania dotyczącego uzasadnienia zamiany nieruchomości pomiędzy ulicami Opalińskich i Blińskich. Pani prezydent Monika Łukomska udzieli odpowiedzi pani radnej. Natomiast jedno pytanie, które nie uzyskało odpowiedzi, to pytanie w zakresie ilości adopcji zwierząt, która została opisana na stronie 218 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu. To proszę Państwa o dokonanie drobnej poprawki. Tak jak pani radna słusznie zwróciła uwagę, w trzech przypadkach liczba adopcji zwierząt nie została zmieniona, czy była taka sama jak w roku 2022. I przeczytam zdanie, które powinno być, które jest prawidłowe. W ramach realizacji programu za 2023 rok z terenu miasta Piły przyjęto do schroniska 286 zwierząt, w tym 157 psów i 129 kotów. I to jest wersja prawidłowa, taką macie Państwo zawartą w sprawozdaniu. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę adopcji, to przeprowadzono nie 158 adopcji, tylko 144 adopcje, w tym nie 69 psów, tylko 49 psów, a jeżeli chodzi o kotów, to nie 89, tylko w tym przypadku więcej, 95. To z mojej strony wszystko. Pani Przewodnicząca, dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję Pani Skarbnik. Jak zawsze bardzo profesjonalnie, ciekawie, chociaż temat trudny, ale do przyjęcia dla każdego. Także bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo proszę Przewodniczącą Violettę Stalęgę o opinię Komisji Budżetu Rozwoju Miasta. Bardzo proszę Pani Przewodnicząca. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. Na wspólnej komisji członkowie Komisji Gospodarki, Budżetu i Rozwoju Miasta Piły w sześcioosobowym składzie
przedmiotowym projektem wypowiedzieli się w następujący sposób. 4 głosy były za, 0 przeciw, 1 osoba się wstrzymała i 1 był brak głosu. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę przewodniczącego Marka Andruszkiewicza, opinię Komisji Gospodarki Miejskiej. Dziękuję pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Komisja Gospodarki Miejskiej w dniu 6 czerwca zapoznała się z projektem uchwały i w 6-osobowym składzie jednomyślnie przychyliła się, głosując za. Dziękuję bardzo. Dziękuję i proszę przewodniczącą Teresę Kasior o opinię Komisji Spraw Społecznych. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Wynik głosowania był następujący. 7 osób za, przy 1 głosie wstrzymującym. Większością głosów został projekt uchwały przyjęty. Dziękuję. Dziękuję. I szanowni państwo radni, otwieram dyskusję. Nie. Bardzo proszę, coś mi tu zniknęło, chyba pan Jarecki, tak? Zgłaszał, tak? Bardzo proszę, pan radny Przemysław Jarecki. Pani przewodnicząca, szanowna pani prezydent, ja chciałem powiedzieć, że widać, że nasze miasto się rozwija, co jest bardzo zadowalające. W wielu aspektach widać te zmiany. Ja chciałem się odnieść do ulicy Kazimierza Wielkiego, rozmawiałem z mieszkańcami z Zielonej Doliny. I generalnie jest zadowalające to, że ta ulica będzie pociągnięta aż tam do bloków przy ulicy Konstancji. Z tym, że chciałem zaznaczyć, iż można by było przemyśleć zamontowanie na tej ulicy, bo to jest bardzo długa ulica, ludzie jeżdżą tam bardzo szybko, progów zwalniających. Nieraz widziałem tam i dochodziły do mnie różnego typu sygnały, że ludzie tam nie jeżdżą 50 km na godzinę, tylko znacznie więcej. W wielu miejscach, jak się wychodzi, przechodzi przez pasy, nie widać po lewej stronie nadjeżdżających pojazdów i te pojazdy również nie widzą zazwyczaj pieszych. I ja tutaj chciałem zaznaczyć, że trzeba mieć szerszą perspektywę i profilaktycznie zadziałać w tej kwestii i przemyśleć zamontowanie tych progów zwalniających, zanim się, nie daj Boże, stanie coś złego komukolwiek tam na tej drodze. Poza tym jeszcze chciałem zaznaczyć, że na tej ulicy, na Kazimierza Wielkiego, jest zauważalny deficyt koszy na śmieci i kubów na psie odchody. Tam, bo nie, zliczyłem ich chyba 5 na tą bardzo długą ulicę, jeśli chodzi o kubły na psie odchody. To jest bardzo niewiele. I dodatkowo jeszcze zauważyłem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo publiczne, wszem i wobec teraz wszędzie się mówi o obronności, o bezpieczeństwie, a jeśli chodzi o kwotę, która była przeznaczana za poprzedni rok, to jest, jak tam zauważyłem, 1,5 miliona złotych tylko. Więc warto też, uważam, byłoby przemyśleć zwiększenie tych środków. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę. Przewodnicząca Wioleta Stalenga. Bardzo proszę, pani przewodnicząca. Bardzo dziękuję. Szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo, pani skarbnik, jak co roku, pełen profesjonalizm, po prostu właściwie tylko kilka zdań podsumowania, bo naprawdę trzeba zazdrościć, że mamy po prostu taką osobę, bo to jest przyjemność po prostu słuchać i analizować to, co zostało przygotowane, a słuchajcie, proszę państwa, to jest prawie 400 stron. To tak w skrócie, to jest taki podręcznik, z którym właściwie mieliśmy szansę jako radni zapoznać się szczegółowo, nie mówiąc o tym, że prosiliśmy o pewne wyjaśnienia face to face na spotkaniach komisji. Także jeśli chodzi o ten 23 rok, szanowni państwo, to mieliśmy 16 sesji. W ciągu 10 sesji pojawiały się uchwały, które wprowadzały zmiany do uchwały wieloletniej prognozy finansowej i do uchwały budżetowej. Ja sobie z ciekawości zrobiłam podsumowanie, bo to jest istotne i nawiązuje trochę do poprzedniego punktu, jeśli mówi się o zaufaniu, tak? O zaufaniu gospodarza tego miasta.
Zastanawiam się, po co się jest radnym tego miasta, jeżeli po pierwsze nie ma się zaufania do tej najważniejszej osoby, a po drugie w czasie całego roku, bo tak trzeba powiedzieć, w większości opozycja nie zaakceptowała żadnych tych zmian, najczęściej się wstrzymywała. Faktem jest, nie było żadnego głosu przeciw. Więc powiem szczerze, że walczę jakby sama ze sobą, bo po co, tak? Bo po co być takim radnym, na któremu, nie wiem, nie zależy na tym, żeby to miasto się rozwijało. Nie ma się zaufania do tej osoby, która ma tą wizję i ją wprowadza. No z tym się nie czuję do końca jakby fair. Na uwagę zasługuje fakt, co już powiedzieliśmy, że nastąpiła zmiana właściwie trzykrotna na stanowisku prezydenta i nawet, co miłe, w momencie, kiedy mieliśmy pana komisarza, bardzo fajnie było posłuchać na koniec, że był zachwycony tym, jak się pracuje tutaj w tej Pilskiej Radzie Miasta, tak? Że potrafimy się porozumieć, że wspieramy się, mamy oczywiście różne stanowiska, ale to dla mnie osobiście też był wielki sukces usłyszeć publicznie taką jego wypowiedź. Także jest na pewno kilka obszarów, które są na pewno do naprawy. Pani prezydent tutaj w czasie kampanii, ewidentnie spotykając się na osiedlach z naszymi mieszkańcami, prezentowała stanowisko, że no będzie na pewno tam zmiana, tak? Bo to już wyraźnie widać, tak? Że musimy zająć się drogami wewnętrznymi, musimy zająć się chodnikami, czyli tymi małymi sprawami, które są niestety bardzo ważne dla mieszkańców, bo w wielu przypadkach są to miejsca, które już stanowią zagrożenie dla ich funkcjonowania. My to już wielokrotnie nawet panu prezydentowi Głoskiemu zgłaszaliśmy. Wiemy o tym, że na to nie ma celowych środków, dlatego jest to trudne, bo trzeba wygospodarować je z tych bieżących rzeczy. Wszyscy mamy świadomość, myślę, jako jedność tutaj radni, że w tej chwili już musimy mieszkańcom to zagwarantować, że to stopniowo będzie realizowane. Jeśli chodzi o pozostałe kwestie, to myślę, że naprawdę ten budżet, to sprawozdanie jest godne naśladowania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, pani radna Maria Miller, tak? Bo tutaj troszeczkę się jakieś zakłócenia mam w kolejności zgłoszeń. Tak. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Mocne słowa pani radna. Proszę. Halo? Dobrze? Słychać mnie? Prawdziwe, tak? No to czy prawdziwe, to już zobaczymy. Gdybyście wy państwo jako koalicja rządząca byli w opozycji, a my rządzilibyśmy ze swoim prezydentem, ja oczekiwałabym, żebyście popierali wszystkie uchwały, każdy budżet bez względu na uwagi. No proszę państwa, nie oczekujcie za dużo. Tak już jest świat ułożony, że i tak wygląda głosowanie, że jest za, że jest przeciw. Ja tylko w tym momencie chciałabym uzasadnić, dlaczego nie będziemy głosować za, ale też nie będziemy głosować przeciw, ponieważ tu w 2023 roku otrzymaliśmy 25 milionów z budżetu państwa na subwencję ogólną, subwencji ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie ubytków w dochodach. To było 14 milionów i 9 na finansowanie innych zadań. Ale również w 2022 dostaliśmy środki. Tyle, że one wpłynęły do budżetu pod koniec 2021 roku. To było 31 milionów 300 tysięcy z przeznaczeniem na rok 2022. O ile pamiętam, 13 milionów 300 było przeznaczonych na uzupełnienie ubytków w dochodach, to były środki z budżetu państwa, oraz 18 milionów przeznaczone na inne zadania, w tym wydatki na zadania majątkowe. Także myślę, że trzeba mieć nadzieję, że do takiego dofinansowania będzie dochodziło dalej i spodziewać się możemy ich takiego dofinansowania w następnych latach. Będziemy temu się przyglądać.
Wykonanie dochodów majątkowych w 2023 roku było wyższe o 39,5 miliona rok do roku, porównując rok 2022, w tym 9 milionów w dziale transport i łączność, to jest 5 milionów na młodych z Polskiego Ładu oraz 3 miliony na przebudowę krzywej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. I to są główne powody, dla których nie będziemy głosować przeciw temu budżetowi, a o których tutaj ani pani skarbnik, ani pani przewodnicząca, ani pan prezydent no tak chętnie nie mówią jak o środkach miasto Piła z nową energią. To są nie jedyne oczywiście środki rządowe, ale dałam takie większe przykłady, bardziej szczególne. Zajmę się teraz omówieniem dochodu ze sprzedaży gruntów i nieruchomości. Tutaj wykonanie jest wyższe o ponad 20 milionów 300 tysięcy rok do roku. I to jest głównie wynik sprzedaży nieruchomości gruntowej na Alei Wojska Polskiego. Tam było ponad 11 hektarów, 11 400 metrów kwadratowych, tak? Bo to 11,4 hektarów. No ale szczególne wątpliwości budzi sprzedaż gruntów, tereny różne. Tam była powierzchnia 8856 metrów. Nie wiem, czy... No nie jest tajemnicą, przecież to są wiadome informacje. Na ulicy Młodej, której to nieruchomości nie było w planie do zbycia w roku 2023 roku. Także dziwię się, że została zbyta. A zbyta została za 51 zł za metr kwadratowy. Do budżetu z tego tytułu wpłynęło 453 786 zł netto. Podobnie, choć trochę wyższą cenę, uzyskały grunty działek przylegających do siebie, też w przetargu zbytych. I działki stały się, te wszystkie działki, te pierwsze i te, o których teraz mówię, stały się własnością jednego podmiotu. Tak więc zbyliśmy grunty 600 ponad tysięcy łącznie na kwotę 1 100 000. Natomiast na koszty ulicy Energetycznej wydaliśmy, która tam no pewnie będzie w media wyposażona i będzie służyła obsłudze tego terenu, 665 tysięcy złotych. Także dochód do budżetu z około 700 tysięcy, prawie do 2 hektarów, niedużo, 470 tysięcy, jedna działka. O tym ja mówiłam, o ekwiwalentności, proszę Państwa. Nie o tym, że to jest bezcelowo sprzedawać. Tak, za szybko, bo to nie ten moment. Ale i też trzeba patrzeć, czy sprzedaż działki jest dla gminy ekwiwalentna. Jakie są nakłady? A potem cenę wywoławczą ogłaszać. No i to pytanie powtarzam, które powtarzałam wcześniej. Czy nie lepiej poczekać ze sprzedażą gruntów inwestycyjnych do momentu powstania dróg krajowych? A jeśli ustalamy cenę wywoławczą, to niech ona faktycznie będzie ekwiwalentna do poniesionych nakładów. Uzyskaliśmy też nieznaczne dochody ze sprzedaży środków trwałych w związku z likwidacją Centrum Strzelectwa Sportowego. To nieduża kwota, gdzieś 24 tysiące. Tego ani żadnych innych dochodów nie oczekiwaliśmy, nie oczekujemy. Ma on związek z likwidacją Centrum Strzelectwa Sportowego, której to likwidacji sprzeciwialiśmy się zdecydowanie w ubiegłych latach. Wydatki bieżące. Tu niepokoją wydatki na obsługę długu w 2023. One wynoszą 7,5 miliona złotych. Tyle kosztuje 7,5 miliona obsługa długu. To wzrost rok do roku o 2 miliony 300 tysięcy.
I te 2 300 000 dotyczy głównie spłaty odsetek od obligacji komunalnych. Gmina też pokrywała straty w spółce MZK za 2020 rok. No nie wiem, bo jeśli chodzi o MZK, to w tym miejscu chcę się trochę zatrzymać, bo no, Smart City, ja rozumiem, jest wszystko ok, tablice dynamicznej informacji pasażerskiej, no niech będzie, ale dlaczego te autobusy muszą być takie duże? No przecież kiedy jadę w godzinach nie szczytu, tylko w pozostałych godzinach dnia, czy idę i obserwuję jeżdżące kolosy, puste po naszym mieście. One z trudem skręcają, bo akurat tak są projektowane te skręty, że są bardzo ostre. To już jest inny temat, ale jeżdżą puste autobusy. Proszę Państwa, nie możemy dopuścić do tego, że spółka będzie przynosiła coraz większe straty, miasto będzie dopłacało do zakupu samochodów, autobusów, taboru w ogóle. A tu nie ma jakiejś racjonalizacji, bo przecież można kupić autobusy mniejsze, które będą kursowały po mieście pomiędzy godzinami szczytu. To jest jakieś wyjście. No po prostu to pod rozwagę. Wydatki majątkowe. Aha, mam tu wydatki majątkowe. No pani skarbnik oczywiście, ja wiem, tłumaczyła. Każdy przykład jest w stanie wytłumaczyć i słusznie, i ja mogę, ale nie muszę tego zrozumieć, bo obowiązuje planowanie, obowiązuje spójność projektów, obowiązuje skuteczność. Dlatego chciałabym podać kilka przykładów na koniec wydatków majątkowych, które zostały zaplanowane z dniem 1 stycznia w 2023, a ich procentowe wykonanie na koniec roku. Budowa przedszkola nad Gdą, plan na 1 stycznia 1 400 000. Mimo przesunięcia o rok, tam były i środki z Polskiego Ładu, 3 900 000. Wykonanie 24,6% na koniec roku. Rewitalizacja Placu Zwycięstwa, plan na początek roku 1 000 000, wykonanie 15,74%. Budowa boiska sportowego Górne, plan 2 700 000, wykonanie 4,34%. Budowa szkolnej, plan 1 800 000, wykonanie 0%. Kontynuacja budowy ulica Kazimierza Wielkiego, plan 4 000 000 i po zmianie w trakcie roku wykonanie 51% ponad i 80%. Przebudowa Jastrzębiej, plan 2 000 000, wykonanie 0%. Budowa infrastruktury osiedle Motylewo, plan 1 000 000, wykonanie 48%, o dużo, 73%. No i na koniec, proszę Państwa, 23 roku zadłużenie gminy wzrosło około, wynosiło 147 400 000, a wzrosło rok do roku o 31 000 000. To dużo. A dzisiaj będziemy podejmować następne decyzje o następnym zadłużeniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń Państwa radnych o zabranie głosu. Jest. Bardzo proszę. Właśnie tutaj ta kolejność. Pani Magdalena Pabich, tak? Pan Jarecki pierwszy był? Dobrze, czyli jest kolejność według... Dobrze. Wobec tego bardzo proszę, pan radny Przemysław Jarecki. Bardzo proszę. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja chciałem się odnieść jeszcze tutaj do słów pani radnej Stalęgi odnośnie tam wstrzymywania się od głosu. Ja chciałem tylko tutaj zaznaczyć, że jestem młodym radnym, nieraz świeżym radnym. Nieraz w swoich wypowiedziach zaznaczałem, że będę wspierał dobre inicjatywy i rozwiązania.
dotyczące naszego miasta i to się nie zmieni. Z tym, że chciałem tutaj również prosić o zrozumienie też z drugiej strony i poprosić o to, że jeśli ja wyjdę z jakąś inicjatywą i będzie ona dobra, to żebyście ją Państwo poparli. Chodzi o to, że reprezentujemy również znaczną część mieszkańców naszego miasta, którzy liczą tutaj na nas, nie tylko na nas jako Prawo i Sprawiedliwość, ale również na Państwa, bo razem mieszkamy w tym mieście i jak rozumiem, jesteśmy tutaj dla dobra naszego miasta i mieszkańców tego miasta. Także współpracujmy razem ze sobą. Wiadomo, nie będziemy się zgadzać w kilku kwestiach, ale pamiętajmy o tym, że to jest samorząd gminny, a nie ulica wiejska w Warszawie. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, radna Magdalena Pabich. Jak mogę mieć zaufanie i wiarę do naszych tutaj włodarzy, kiedy od 3 lat zadawałam pytania, co się dzieje na Zielonej Dolinie, żeby pomogli mi się zainteresować, że jest jakiś problem? Jak jestem na spotkaniu z prezydentem, ówczesnym wtedy Szewcem, z wszystkimi już dokumentami, z wszystkimi badaniami i mówię, że mam takie dokumenty, że coś się dzieje. Prezydent mówi do mnie, że też ma, ale to jest mój problem. Po czym, jak robię wielki szum telewizyjny, to miasto się bierze za pracę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jak mogę mieć zaufanie, kiedy dajemy takie pieniądze na schronisko, a nie mogę wejść zobaczyć, jak te zwierzęta w jakich warunkach żyją. To, że wejdę tylko do tego miejsca, gdzie są wszyscy wpuszczani, nie, jako radna mam prawo wejść dalej. To jest ta wiara, to jest to zaufanie, pani Violetto Salengo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, przewodniczący Lucjan Szutkowski, bardzo proszę. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Wysoka Rado, tak prawdę mówiąc, wsłuchując się w głos radnego Jareckiego, możemy przyjąć, że dobrze by było, żebyśmy nie patrzyli politycznie na pewne problemy, ale od polityki nie uciekniemy. Od polityki nie uciekniemy. Przedstawione sprawozdanie, oczywiście w dużym zarysie przez panią skarbnik, było sprawozdaniem za dość trudny okres. Wiemy dlaczego. Były te duże zmiany. Był prezydent, był okres, w którym nie było prezydenta. Pani prezydent, która dzisiaj reprezentuje, no jest w takiej sytuacji, że odpowiada za pewien okres, no, w którym uczestniczyła, powiedzmy, trochę z drugiego siedzenia, prawda? Tym niemniej powinniśmy spojrzeć na ten budżet bardziej pod względem jego walorów, jako że rok był trudny z innego zupełnie powodu. Samorządy w Polsce, zarówno miejskie, jak i gminne, miały dość duże pretensje o manipulowanie wpływami z PIT-u i CIT-u na rzecz jednostek podstawowych. A to dlatego, że nie rekompensowały one rosnących kosztów. I trzeba powiedzieć, że zmiany inflacyjne, zmiany w wynagrodzeniach bardzo utrudniały zarządzanie jednostkami samorządowymi, w tym również naszego miasta. A to, że później rząd na koniec przeznaczał subwencje uzupełniające, to miał być dobrym rządem, a nie naruszało to po prostu system, który powinien funkcjonować, mianowicie samorządy same sobie powinny zawdzięczać, gdy chodzi o udziały w PIT-cie i CIT-cie, a nie w ten sposób, że rząd ograniczał, a potem dawał subwencje i był bardzo dobrym rządem, bądź też obdzielał środki w ramach ładu też według uznania. Oczywiście, że nasz samorząd miał w tym swoje udziały, na co słusznie pani radna zwróciła uwagę, ale były też samorządy, które miały znacznie większe udziały. Myślę, że to się chyba w przyszłości zmieni. Natomiast chciałbym spojrzeć na wykonanie tego budżetu, że jest to budżet całkiem przyzwoicie wykonany.
zarówno po stronie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki majątkowe osiągnięte zostały naprawdę na wysokim poziomie, a oprócz tego wypracowaliśmy solidną nadwyżkę, która na pewno dobrze rokuje na uzupełnianie wkładów, na co pani skarbnik zwróciła uwagę w bieżącym roku i najbliższych latach, a będzie o co się ubiegać. Są różnego rodzaju, powiedzmy, fundusze unijne, środki z KPO, o które na pewno będziemy mocno zabiegać, czy środki z funduszy szwajcarskich. Jestem przekonany, że na pewno można było zrobić dużo więcej w mieście. Zawsze oczekiwania powinny być większe od możliwości. Ale tak krawiec krajak materiału staje. I zupełnie nie rozumiem koleżanki radnej, która tak w sposób zawoalowany sugeruje, że zbyt spieszymy się ze sprzedażą gruntów, lepiej czekać. My musimy żyć teraźniejszością. Miasto powinno stale rosnąć. Są oczywiście jakieś ograniczenia przestrzenne, ale myślę, że przyszłe pokolenia sobie również z tym poradzą. Dzisiaj mamy bardzo dużo potrzeb, dużo większych niż możliwości ich zrealizowania. A sprzedaż gruntów według wartości rynkowych, bo tylko według takich wartości sprzedajemy, zwiększa nasze możliwości wykonawcze w sferze wydatków majątkowych. A potrzeby są bardzo duże, o czym bardzo często mówimy. Robimy to, robimy tamto, a nie robimy wielu innych rzeczy, na które też nasi mieszkańcy czekają. I ja być może na to nie zwrócono większej uwagi. Chciałem podkreślić jedno, że na ile dobrze się gospodarzymy, a dość często niektórzy to podkreślają, niech świadczy fakt, że mimo, że bardzo dużo inwestowaliśmy i mamy zamiar inwestować, to obsługa długu za ubiegły rok kosztowała nasze miasto 2,15%. Uważam, że nie jest to wskaźnik zatrważający. Wprost przeciwnie, myślę, że bardzo pozytywny. Natomiast to wyliczanie, że były zaplanowane pewne zadania, zrealizowano zero bądź niewielkie procenty. Chciałem zwrócić pani radnej uwagę, że w naszych planach są zadania, które finansujemy bądź w układzie jednego roku, bądź są to zadania majątkowe wieloletnie, które są realizowane nie na przestrzeni jednego roku. Bardzo często pewnych działań przygotowawczych nie widać, stąd też nie ma efektów finansowych, ale w następnych okresach na pewno efekty będą widoczne, zauważalne i będziemy mogli je docenić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, pani wiceprezydent. Bardzo proszę. Na początku witam serdecznie wszystkich państwa radnych. Odniosę się, pierwszy temat, może najpierw temat zamiany nieruchomości. Bardzo słabo słychać, tak, przepraszam, bliżej, już się poprawiam. Trochę bliżej do mikrofonu. Pierwszy temat, może zamiana nieruchomości przy ulicy Bnińskich, Opalińskich. Jest to teren ulicy Osiedla Zielona Dolina. Tak naprawdę Koszyce, tak naprawdę tutaj na tym terenie, myślę, że każdy z nas już zdążył to zauważyć, od lat na podstawie kiedyś obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pojawił się właściwie, użyję to słowo, nieład planistyczny. Przy zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej pojawiły się duże bloki wielorodzinne. No, myślę, że komfort mieszkania w wielu miejscach na tym osiedlu przez to się pogorszył. Mieliśmy taką możliwość na terenie pomiędzy Aleją Niepodległości, ulicy Konstancji. Tam jeszcze były wolne, niezabudowane tereny. Chcieliśmy uniknąć tego nieładu, tak? I w dużej mierze są tam działki gminne, ale były też trzy działki spółki. Stąd w zeszłym roku
trwały prace nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla właśnie tego obszaru, który miał i uporządkował, bo on już obowiązuje, kwestie przeznaczenia tych obszarów, rozdzielając mocno teren, powiedzmy, między Aleją Niepodległości i ulicy Blińskich pod zabudowę jednorodzinną, a od ulicy Blińskich w stronę Kazimierza Wielkiego pod zabudowę wielorodzinną. I tutaj stąd miasto wyszło z taką inicjatywą właśnie zamiany ze spółką, bo w zasadzie nim plan zaczął obowiązywać, on został uchwalony w kwietniu 2023 roku, spółka w każdym momencie mogła wystąpić o pozwolenie na budowę i takie pozwolenie by uzyskała. I znowu mielibyśmy taką samą sytuację jak w innych obszarach, że powstałby pomiędzy zabudową jednorodzinną blok mieszkaniowy wielorodzinny. Te działki, które działkę, którą zaoferowała gmina i te działki, które zyskaliśmy od spółki, one miały tożsamą powierzchnię, tożsamo przeznaczenie. Działka gminna miała powierzchnię 4423 metry, a działka spółki 4699 metrów. Oczywiście wartość tych nieruchomości została określona w operacie szacunkowym, bo gmina inaczej postępować absolutnie nie może. Także tutaj się zamieniliśmy niewielką kwotę, około 31 tysięcy złotych spółka jeszcze dopłaciła gminie. I tym sposobem w tej chwili już mamy i obowiązujący plan, i strukturę własnościową tak uporządkowaną, że nie ma tego niebezpieczeństwa, że powtórnie na tym osiedlu pojawi się właśnie taki nieład planistyczny. I taki był cel gminy. To jeden temat. Odnosząc się do tutaj dużych wątpliwości pani radnej co do nieruchomości przy ulicy Młodych, w zasadzie na przedłużeniu ulicy Energetycznej, to jest ulica równoległa do ulicy Młodych. Tam kilka lat temu uzyskaliśmy zewnętrzne dofinansowanie na wybudowanie tej drogi, na wybudowanie infrastruktury technicznej. Ale tym samym sposobem byliśmy zobowiązani w czasie trwałości projektu do uzyskania tak zwanego wskaźnika rezultatu. A wskaźnik ten polegał na tym, że mieliśmy obowiązek sprzedać nieruchomości, które znajdowały się w tym obszarze. I wielkim naszym szczęściem, że właśnie nam się to udało w zeszłym roku, tak? Długo na to czekaliśmy, kilka lat próbowaliśmy, przygotowaliśmy do sprzedaży tej nieruchomości. Niestety nie było odezwu z rynku. I w zeszłym roku sprzedaliśmy te nieruchomości i tym samym ten wskaźnik rezultatu został osiągnięty. A co przekładało się też na to, co najważniejsze, że gmina nie była zobowiązana do zwrotu części dofinansowania, które otrzymała. I to naprawdę w dość sporej kwocie. Co do jednej działki, gdzie ta wartość, już teraz ja też dokładnie Państwu nie powiem, wartość za metr kwadratowy. No pierwsza rzecz to oczywiście, że gmina określa tą wartość na podstawie operatu szacunkowego każdorazowo. Operat sporządza rzeczoznawca. Na wartość nieruchomości ma wpływ naprawdę wiele czynników. Natomiast ta jedna działka faktycznie ona miała nieco niższą wartość ze względu na to, że działka jest, na działce znajduje się naprawdę poszatkowana jest ta działka liniami wysokiego i średniego napięcia, liniami elektroenergetycznymi i tam naprawdę ogromne pieniądze trzeba włożyć, żeby móc zainwestować na tej nieruchomości. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani skarbnik. To ja postaram się odpowiedzieć na wszystkie wątpliwości, pytania, które padły tutaj ze strony pani radnej Miller. Aczkolwiek powiem, że prawie 3 godziny dyskusji na komisjach wspólnych wydawały się takim już ostatecznym rozwiązaniem wątpliwości czy też pytań, które się pojawiły. Ja rozumiem, że mieszkańcy muszą wiedzieć o tych wątpliwościach, dlatego dzisiaj też te tematy padły, ale w związku z tym też mieszkańcy powinni wiedzieć, jakie są odpowiedzi, aby mieć jasny przekaz i informacje zarówno jakby wyjaśniające kwestie wątpliwe. Więc po kolei na każde pytanie, które tutaj padło, postaram się odpowiedzieć. Postaram się to zrobić, pani przewodnicząca, w miarę szybko, natomiast uważam, że pytanie, które nie do końca nawiązuje do wszystkich zagadnień w informacji, powinno być jasno wyjaśnione. A dla mnie nie ma żadnego problemu, aby powtarzać to drugi raz. Proszę państwa, deficyt to nie zadłużenie.
To po pierwsze, w związku z tym dzisiaj nie będziecie podejmować Państwo uchwały o nowym zadłużeniu w zakresie zmian w budżecie. Bo deficyt, który wprowadzony jest w ramach zmian w budżecie na bieżący rok, jest związany z wprowadzeniem rozliczenia dochodów z poprzedniego roku. Więc to nie jest wartość zadłużenia. I proszę, żeby jakby nie łączyć, czy też nie mylić tych dwóch pojęć. A tak dla podsumowania powiem, że dzisiaj wartość inwestycji to ponad 117 milionów złotych, a wartość łącznego zadłużenia 147, przy czym kilkanaście pozycji jest związanych bezpośrednio z finansowaniem środkami zewnętrznymi z Banku Gospodarstwa Krajowego, czym powinniśmy się cieszyć, ponieważ są to pieniądze zwrotne, co prawda, natomiast na tak dobrych warunkach preferencyjnych z oprocentowaniem od 0,12 do 0,5, że nie sposób z tych pieniędzy nie skorzystać, ponieważ one w formie obniżenia kosztów działalności zwracają się w naszym budżecie. To po pierwsze. Po drugie, ja naprawdę za każdym razem wymieniam wszystkie środki i wszystkie pozycje, z których udaje nam się pozyskać finansowania. I bardzo często mówię o tym, że są to inwestycje również finansowane z Polskiego Ładu. Nie mam absolutnie z tym problemu, o czym Państwo dobrze wiecie, bo przy projektach, które są finansowane, mówię o tym głośno. Dla ekwiwalentności, o czym Pani Radna powiedziała, muszę również się odnieść do tego tematu. Mówię o funduszach norweskich z bardzo prostego powodu, ponieważ tutaj było finansowanie w 100%. Miasto nie musiało nic dokładać. A do cytowanej przez Panią ulicy Krzywej, finansowanej od wojewody, finansowanie nie przekroczyło 50%. Więc też ta ekwiwalentność musi tutaj wybrzmieć. Ja tego nie powiedziałam. Ja po prostu pokazuję, że każde pieniądze dla budżetu miasta są ważne. Czy to jest z Urząd Marszałkowski 70 tysięcy na remont czy też modernizację garażu Ochotniczej Straży Pożarnej, czy to jest 25 milionów pozyskane na przebudowę układów komunikacyjnych, które w przyszłości wpłyną do naszego budżetu na lotnisko, to naprawdę nie ma znaczenia, bo to w każdym przypadku pozwala na realizację inwestycji, a przede wszystkim uwalnia nasze środki zewnętrzne. W związku z tym było bardzo dużo funduszy norweskich na projekty miękkie, były też pieniądze z Polskiego Ładu, były też pieniądze z Wojewody Wielkopolskiego, z Urzędu Marszałkowskiego. Tych pieniędzy zewnętrznych było dosyć sporo w tym roku, z tym, że fundusze norweskie były na tyle specyficzne i dobre dla miasta, że nie tylko finansowały w 100% inwestycje, ale również bardzo dużo wydarzeń społecznych, kulturalnych, sportowych, czego w żadnym budżecie nie było i to trzeba jasno podkreślić i powiedzieć. Obsługa długu. Pani radna łaskawa była powiedzieć, że kosztowała nas 7 milionów złotych. To jest 2,15% wydatków bieżących. Warto w związku z tym dodać, po drugiej stronie, że dochody z tytułu odsetek od rachunków bankowych i lokat, które w międzyczasie udało nam się lokować w różnych bankach na podstawie konkursu, opiewają o kwotę 4,5 miliona złotych, co trzeba byłoby per saldem policzyć, ile ten rzeczywisty koszt obsługi jest. Myślę, że ci na sali, ci z Państwa, którzy pracują w bankach, jasno sobie to przeliczą. Niestety sytuacja ze względu na podniesienie stóp procentowych przez NBP od kilku lat się zmieniła, ale to znaczy, że potrafimy sobie z tym radzić i wprowadziliśmy odpowiednie reguły, zasady, które pozwalają nam obniżyć rzeczywiście koszt obsługi zadłużenia, a to zadłużenie jest przeznaczone tylko i wyłącznie na inwestycje. Więc myślę, że to jest warte tutaj podkreślenia. MZK. Temat MZK mówiliśmy w poprzednim roku dosyć dużo. W trakcie końca roku w zakresie pokrycia straty spółki Aquapil, który zawsze notuje straty i Państwo już o tym wiecie, pomimo tego, że zakupujemy pływanie dla naszych uczniów klas chyba czwartych i piątych, tu mogę się mylić, jeżeli chodzi o klasy, że płacimy za dopłatę do biletów, aby mieszkańcy mieli tańszą możliwość korzystania z tego obiektu. Tak samo jest w przypadku MZK. Przekazywana rekompensata w ramach zadania powierzonego jasno mówi o tym, że spółka nie jest w celu osiągania wielkich zysków. Spółka zawsze będzie generowała straty, a jak ma jakąś stratę MZK niewielką, to dobrze i na niektóre elementy również nie ma wpływu. Proszę Państwa, najniższe wynagrodzenie od 2 lat bardzo mocno wzrosło i to dotknęło również naszych spółek miejskich, w tym spółki MZK. I to myślę, że żadna nowość. Każdy, kto w tej chwili pracuje, to tą wiedzę w tym zakresie ma.
Jeżeli chodzi o sprzedaż nieruchomości, muszę to powiedzieć. Pani prezydent Łukomska już wspomniała. Natomiast warto też dodać, że jeżeli my nie będziemy mieć przygotowanych gruntów na ewentualnych zainteresowanych w zakresie zainwestowania dużych pieniędzy w mieście, stworzenia nowych miejsc pracy, czy też pozyskania nowych mieszkańców, to takie tereny znajdą się w Szydłowie, w Ujściu, w Kaczorach, obok nas, ale nie w Pile. Ja myślę, że o to w tym wszystkim nie chodzi i nie ma na co czekać. A teraz po kolei do przykładów, które pani wymieniła, o których również mówiłam na komisjach, ale trudno, powtórzymy. Boisko sportowe na Górnym 2 700 000, wykonanie na poziomie niewielkim, z tego co pamiętam tylko dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę. Tak, proszę państwa, ponieważ początkowo byliśmy przygotowani na realizację tego przedsięwzięcia w okresie 2 lat, 2023-2024, ale ze względu na to, że pojawiła się możliwość aplikowania o środki zewnętrzne, Polski Ład w ramach PGR-u, złożyliśmy wniosek. Reguły są proste. Do momentu otrzymania promesy nie można rozpocząć inwestycji, bo ta promesa nam wygasa. W związku z tym, że informacje pozyskaliśmy w październiku, no sprawa jakby stała się oczywista, że nie mogliśmy tych pieniędzy w poprzednim roku zrealizować. Więc myślę, że uzasadnienie pełne. W innym przypadku stracilibyśmy 2,5 miliona złotych. Budowa szkolnej, projekt dwuletni w WPF-ie. Tak, proszę państwa, w tej chwili jesteśmy na etapie za chwilę podpisywania umowy z wykonawcą, jeżeli oczywiście podejmiecie państwo uchwałę o zmianie w budżecie. Natomiast w zeszłym roku nie udało się pozyskać pozwolenia na budowę. To był główny element. Dlaczego pozwolenia na budowę nie udało się uzyskać? To już jest inna, pewnie merytoryczna sprawa. Kazimierza Wielkiego, proszę państwa, od września procedujemy ten temat. Z tego co pamiętam, mówię z głowy w tej chwili, 3 procedury przetargowe. Uzupełnialiśmy plan chyba we wrześniu. Niestety po otwarciu ofert okazało się one niewystarczające. Potem była przerwa październik, listopad. W grudniu była druga procedura przetargowa i na początku tego roku po zmianie w budżecie, chyba w lutym, udało nam się z końcem lutego podpisać umowę z wykonawcą. Pierwszy etap zakończony, więc też ta kwestia i wykonanie na poziomie 48% jest uzasadnione. Motylewo. Proszę państwa, bardzo duży projekt układu komunikacyjnego, który najpierw, bo tak mówią reguły Polskiego Ładu, mógł być złożony, a później realizowany w trybie zaprojektuj i wybuduj. Trudno jest dokładnie powiedzieć, czy pozwolenie na budowę będzie we wrześniu, w październiku, w listopadzie. W poprzednich latach tak to się działo. W związku z tym, czy też decyzje środowiskowe, które również musimy pozyskiwać z RDOŚ-u, co jest trudne do oszacowania. W związku z tym poślizg niewielki w terminach nie był spowodowany ani działalnością, czy też nieskutecznością firmy, która prowadzi tam inwestycje, czy też jakichkolwiek błędów ze strony miasta. A to, że tam w tej chwili się dzieje i termin realizacji jest niezagrożony, bo koniec, na ten moment oczywiście koniec bieżącego roku, jakby świadczy o tym, że wszystkie procesy inwestycyjne trwają zgodnie z założeniami. Płotki. No czasem się tak zdarza, że jak robi się inwestycje, to nagle napotyka się na jakieś przedwojenne albo z czasów wojny budowle, które wymagają jakichś dodatkowych opinii konserwatora zabytków. I tak też się stało w przypadku płotek. Więc to też nie jest wina absolutnie ani jednostki budżetowej, ani też dyrektora, który tam nadzoruje te prace, czy też samego budżetu. Ważne jest to, że zadanie zostało zrealizowane, zakończone i w tej chwili jesteśmy na kolejnym etapie, jeżeli chodzi o płotki. Mamy zadanie wpisane w wieloletniej prognozie finansowej. Budowa przedszkola nad Wgdą. To ten temat był tyle razy omawiany na sesji. Związana to jest oczywiście z pozwoleniem na budowę, z wycinką drzew, właściwie z brakiem tego pozwolenia. I proszę państwa, zapisy są jasne. Nie dokonujemy płatności na rzecz firmy, nawet jeżeli jest wyłoniona i ma umowę podpisaną, jeżeli nie zrealizuje zakresu rzeczowego robót. Płacimy po wykonaniu robót zgodnie z zawartą umową, czyli po 20, 30 czy 50%. Jeżeli nie było pozwolenia na budowę skutecznego, no to niestety nie mogliśmy tego zadania w takiej wartości zaplanowanej w budżecie zapłacić, ale to znaczy, że zapłaciliśmy w pierwszym kwartale bieżącego roku. Plac Zwycięstwa. Mamy przygotowany program funkcjonalno-użytkowy, koncepcję zagospodarowania tego terenu. Myślę, że tak jak mówiłam na komisjach, ten temat wróci ponownie do realizacji, więc w tym przypadku było 1 000 000 złotych i myślę, że pani radna tą informację również na komisji otrzymała. Teraz jedna kwestia, którą trzeba wyjaśnić. Proszę państwa, ja na slajdach pokazywałam.
udziały w podatku PIT. W 2019 roku było to 84,5 miliona złotych. Bierzemy pod uwagę, że w poprzednich latach tendencja wzrostowa była na poziomie 4 do 5 milionów złotych rocznie. W związku z tym, jeżeli policzylibyśmy bazę od 2019 roku, to w 2023 powinna ona przekraczać 100 milionów złotych, a była na poziomie 75,5 miliona złotych, czyli w okresie 5 lat 25 milionów łącznie, biorąc tendencję pod uwagę 4 do 5, a może być więcej, miasto straciło. Co z tego, że w 2021 roku, dokładnie 20 grudnia, gminy otrzymały subwencję uzupełniającą na wydatki, co można zrobić 20 grudnia między świętami a końcem roku? Tak naprawdę nic. One stanowiły możliwość uzupełnienia wydatków w przyszłym roku w postaci przychodów. Więc pytanie jest jedno, po co zabierać, a potem po roku oddawać albo po 3 latach? Nie wiem, trudno jest konstruować budżety, jak na etapie początku roku tych ubytków jest tak dużo. A w przypadku roku 2022, no tutaj odbyło się to trochę wcześniej, bo w 2022 plan został oszacowany w przypadku udziału w PIT na wyższym poziomie, bo 89 milionów, ale ustawodawca zdecydował się na uzupełnienie tych wydatków, czy tego udziału w podatku PIT w 3 ratach. I te raty odbywały się odpowiednio. Ja tu mówię konkrety, proszę Państwa, żeby nie było wątpliwości. 7 października, 10 listopada i 9 grudnia odpowiednio po 3 640 229 zł. Łącznie było to 10 920 000 w ostatnim kwartale 2020 roku, a przede wszystkim dlatego, że brakowało pieniędzy na wynagrodzenia dla nauczycieli, które były zaplanowane od 1 września i po prostu samorządy głośno krzyczały o tym, że tych środków w budżecie brakuje, nie ma i dlatego te uzupełniające kwoty były przekazane. Jeśli jestem przy głosie, Pani Przewodnicząca, żebym nie zapomniała, w związku z tym, że projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok był przedłożony 24 kwietnia. Z końcem maja nastąpiła zmiana ustawy o samorządzie gminnym, więc w związku z tym zgłaszam autopoprawkę ustną do podstawy. To jest dziennik ustaw z 2024 roku, pozycja 609 ze zmianami. Bardzo proszę o odczytanie. Dziękuję. Dziękuję. Myślę, że wszystko zostało wyjaśnione. Bardzo proszę jeszcze przewodniczący Marek Andruszkiewicz. Bardzo proszę, panie przewodniczący, chcę zabrać głos. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Przyznam się, że zastanawiałem się, czy zająć w ogóle głos w tej dyskusji, bo przecież jak tutaj siedzimy, chyba wszyscy potwierdzimy, że o tych sprawach rozmawialiśmy wielokrotnie. Rozmawialiśmy o tym na komisjach, rozmawialiśmy to w kuluarach, rozmawialiśmy przez cały ubiegły rok na sesjach. Tu nie ma nic nowego. W zasadzie z tymi wszystkimi tematami, o których dzisiaj w tej chwili znowu rozmawiamy, zderzyliśmy się i przepracowaliśmy je wspólnie. Bardzo dziękuję pani skarbnik za te ostatnie wystąpienie, bo przyznam się, że w momencie, kiedy pani radna Maria Miller zabrała głos, to on w mojej ocenie stworzył takie wrażenie jakiejś opieszałości, niedopilnowania tematów czy braku staranności ze strony pracowników urzędu i prezydentów, którzy pracowali dla tego miasta w ubiegłym roku. A tak nie jest. Proszę Państwa, dodam do tych wszystkich wystąpień, które przed chwilą wybrzmiały, że między innymi po to Komisja Gospodarki Miejskiej w ubiegłym roku, pomimo tego, że mieliśmy wątpliwości, czy taką komisję wyjazdową zrobić, bo to jeszcze cały czas był ten okres po pandemii, czy już można, czy jeszcze nie, ale zdecydowaliśmy się wspólnie ruszyć w miasto, żeby wzorem ubiegłych lat odwiedzić te miejsca, o których mówimy, które przedstawia nam pani dyrektor
Iwona Wojtecka w miejscowych planach zagospodarowania, zresztą była razem z nami, prawda? Była szefowa od funduszy europejskich, prawda? Była pani od nieruchomości, prawda? Obecna zastępca prezydenta. I po to ja prosiłem te panie, aby na bieżąco relacjonowały określone tematy, które dotyczą określonych obszarów naszego miasta. I wtedy między innymi byliśmy na lotnisku i tam właśnie dowiedzieliśmy się, czy zobaczyliśmy ten obszar, w którym ma być sprzedana działka. I no chcę powiedzieć, że 11 tysięcy metrów kwadratowych to nie jest 11 hektarów. No to taka subtelna różnica jest. Jak mamy informować naszych mieszkańców, to musimy to robić precyzyjnie, żeby nie zostawiać jakiegoś znowu wrażenia, że ktoś tutaj mówi tak, a ktoś mówi inaczej. Proszę Państwa, no, to jest sprawozdanie z budżetu, który ma prawie 500 000 000 wartości. To są ogromne pieniądze. I my nie możemy sobie pozwolić na byle jakość w tym wszystkim. Po to między innymi pani skarbnik wspomniała o tym. 3-godzinna relacja ponad i jeszcze nie było odpowiedzi na wszystkie pytania ze względu na to właśnie wrażliwość i potrzebę doprecyzowania określonych wątków. I za to dziękuję, że dzisiaj te odpowiedzi wybrzmiały, bo nikt nie ma nic tutaj do ukrycia przede wszystkim. Proszę Państwa, ja tak zawsze trwogą trochę i z troską patrzę na realizację określonych zadań. Ale rzeczywiście to, czy tam jest wpisane 48 czy 78%, nie zawsze jest zależne od osób, które bezpośrednio prowadzą ten projekt. Bo i tutaj powiem trochę politycznie, bo trochę politycznie tutaj wybrzmiało na samym początku. No przecież to porozumienie samorządowe i PiS w poprzedniej kadencji decydowało o tym, kto i kiedy dostanie pozwolenie na budowę w powiecie. Tak było czy nie? To dlaczego my musieliśmy tyle czekać na pozwolenia, które są tak oczywiste dla miasta, tak oczywiste dla mieszkańców, tak potrzebne, jak na przykład jeden z wielu, przedszkole na Zielonej Dolinie, prawda, na Koszycach. Tych takich wątków jest o wiele więcej i to nas też zawsze stresowało i irytowało wręcz nawet, bo w budżecie środki zabezpieczone, zadanie niepodjęte. Przecież te pieniądze mogły w innym miejscu w takiej sytuacji pracować. Bo o to nam chodzi, żeby ten potencjał, który miasto ma i wykorzystuje go dzięki operatywności ludzi, którzy dbają o to, żeby sięgać po te środki, czy one się nazywają budżetu państwa, czy wojewódzkie, czy inne, to nie ma w ogólnym rozrachunku takiego znaczenia. Bo my jesteśmy zainteresowani tym, żeby był chodnik, żeby była aleja miododajna, dziesiątki różnych innych rzeczy. A tu okazuje się, że to nie jest takie oczywiste. Więc proszę Państwa, moja taka refleksja jest, że rzeczywiście dokument, nad którym w tej chwili rozmawiamy, jest niezwykle rozległy, bo miasto żyje wieloma różnymi wątkami. Jedne osoby interesują chodniki, innych przedszkole, a my musimy to wszystko jakoś spiąć w jedną całość. I w mojej ocenie to, co było możliwe do zrealizowania w 2023 roku, zostało osiągnięte w doskonały sposób. I muszę powiedzieć, że ja osobiście gratuluję doprowadzenia do takiego stanu budżetu tego miasta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Co? Nie widzę dalszych. Bardzo proszę, radna Maria Miller. Bardzo proszę, pani radna. Jest taka próba dyskredytacji. Bardzo nieładna. Faktycznie, jeśli w potoku tych słów przeliczyłam źle, bo wiem, że hektar to 10 tysięcy metrów kwadratowych, nie 1000, to bardzo przepraszam, ale wykorzystywanie tego
do dyskredytacji jest po prostu bardzo kiepskie, słabe. Pani skarbnik tutaj uświadamia mnie, że ja nie odróżniam długu od deficytu. Otóż odróżniam. Proszę mi wierzyć. Nie wiem, w którym momencie mówiłam o deficycie. O długu mówiłam na koniec. A wydatki na inwestycje zaplanowane i niewykonane z różnych powodów, z różnych, one mogą wystąpić, ale nie aż w takiej ilości. Mogą to być dwie inwestycje, trzy, ale nie tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, pani prezydent prosi o głos. Bardzo proszę, pani prezydent. Ja mam nadzieję, że na koniec. Właśnie to ostatnie zdanie pokazuje skalę, z jaką mieliśmy do czynienia. I tak rozumiem rolę radnego, który obserwuje pewną niemoc i impas, gdzie 2 lata czekaliśmy na pozwolenie na budowę na centrum przesiadkowe, gdzie planowany budżet rozpoczęcia tego projektu był zupełnie inny niż po 2 latach. Wtedy państwo powinniście pójść do swoich kolegów ze swojej partii i powiedzieć, proszę nas wesprzeć. Obserwowaliście to, komentowaliście na sesji i nie było żadnego wsparcia. O to chodzi właśnie. Myślę, że to, co się zadziało teraz w Pile i ta uwaga o tym, że pan prezydent, w tej chwili poseł, będzie nas reprezentował w parlamencie, to jest szansa właśnie na zmianę, na to, że będziemy współpracować, rozumieć się, a te procesy nie będą hamowane, tylko pozwolą nam realizować właśnie bez takich opóźnień. To jest właśnie skala, z którą mieliśmy do czynienia. Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń państwa radnych. Wobec tego zamykam dyskusję. I rozpoczynam głosowanie. Czy pani skarbnik jeszcze chciała zabrać głos? Rozpoczynam głosowanie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Piły za 2023 rok, druk nr 7, wraz z autopoprawką zgłoszoną przez panią skarbnik. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Jeszcze bardzo proszę o głos radną Gabrielę Milską. Pani radna, dziękuję. Kończę głosowanie i stwierdzam, że uchwała została podjęta przez państwa radnych stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 6 wstrzymujących się, 0 brak głosu i 2 radnych nieobecnych. I proszę państwa, jeszcze przed przerwą chcę ten punkt 9 przeprocedować. Projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie absolutorium dla prezydenta miasta Piły za 2023 rok, druk nr 11. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 4 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu. Zanim przejdziemy do dyskusji i głosowania nad uchwałą, proszę Teresę Kasior, członka Komisji Rewizyjnej, o przedstawienie uchwały nr 1 łamane na 2024 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piły z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu Miasta Piły za rok 2023 oraz wniosku o udzielenie absolutorium prezydentowi Miasta Piły za 2023 rok, druk nr 12 i następnie o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piły
o udzielenie prezydentowi miasta Piły absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok, druk nr 13. Bardzo proszę. Dziękuję pani przewodnicząca. Uchwała nr 1 łamane przez 2024 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piły z dnia 24 kwietnia 2024 roku. Skład komisji: Urszula Kaczmarek, Teresa Kasio, Ryszard Małecki, Grzegorz Płachta, Zbigniew Pyziak. Uchwala co następuje. Opiniuje się pozytywnie wykonanie budżetu miasta Piły za rok 2023. Komisja po dokonaniu analizy złożonych dokumentów i wysłuchaniu wyjaśnień w zakresie realizacji budżetu, przedstawionych sprawozdań finansowych, informacji o realizacji planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia zaopiniowała pozytywnie w stosunku głosów 5 za wykonanie budżetu za rok 2023. Uchwała numer SO 18 łamana przez 0955 łamana przez 54 łamana przez 2024 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 maja 2024 roku w sprawie wyrażania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piły o udzielenie prezydentowi Miasta Piły absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyraża opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piły w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi Miasta Piły z wykonania budżetu za rok 2023 został przyjęty zgodnie z przepisami prawa i jest należycie uzasadniony. Przewodnicząca składu orzekającego Katarzyna Kosmowska. Na podstawie artykułu 18a ustępu 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym wraz w oparciu o przedstawione uzasadnienie komisja rewizyjna występuje do wniosku do Rady Miasta Piły o udzielenie absolutorium prezydentowi Miasta Piły za rok 2023 na sesji w dniu 11 czerwca 2024 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca i szanowni państwo radni, otwieram dyskusję. Bardzo proszę pani skarbnik, pani Ewelina Ślugajska, bardzo proszę. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, ja tak jak po poprzedniej uchwale chciałabym zgłosić autopoprawkę ustną w związku z tym, że uchwała została przekazana do Wysokiej Rady 24 kwietnia. W międzyczasie nastąpiła zmiana ustawy o samorządzie gminnym. Proszę o dodanie z autopoprawką ustną w zakresie dziennika ustaw, to jest z późniejszymi zmianami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń. Wobec tego zamykam dyskusję. I rozpoczynam głosowanie. Uchwałę w sprawie absolutorium Rada Gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Piły za 2023 rok, druk nr 11 wraz z autopoprawką. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Jeszcze chwilę czekamy. Dziękuję. Kończę głosowanie. I stwierdzam, że uchwała została podjęta przez państwa radnych stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 6 wstrzymujących się, 0 brak głosów, 2 radnych nieobecnych. Jest to stosunek spełniający wymóg bezwzględnej większości głosów.
I szanowni państwo, tak jak zapowiadałam, przerwa do godziny 13. Ogłaszam przerwę do godziny 13. Szanowni państwo radni, wznawiam obrady dzisiejszej sesji po przerwie. Kolejny punkt dzisiejszego porządku, punkt 10, to jest projekt uchwały Rady Miasta Piły zmieniający wieloletnią prognozę finansową Miasta Piły na lata 2024-2040, druk numer 32. Projekt uchwały przedstawiła państwu na połączonej komisji Ewelina Ślugajska, skarbnik gminy Piła. Bardzo proszę przewodniczącą Wioletę Stalęgę o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta. Bardzo proszę pani przewodnicząca. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Szanowni państwo radni, przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany przez członków Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Piły 5 głosami za, 1 głosem wstrzymującym, pozostałe brak głosów. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę przewodniczącego Marka Andruszkiewicza o opinię Komisji Gospodarki Miejskiej. Dziękuję pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Komisja Gospodarki Miejskiej na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji w składzie, który w tym dniu uczestniczył, jednomyślnie przychylił się do proponowanego projektu uchwały. Dziękuję. Dziękuję. I proszę przewodniczącą Teresę Kasior o opinię Komisji Spraw Społecznych. Bardzo proszę. Dziękuję pani przewodnicząca. Wynik głosowania projektu uchwały Rady Miasta jest następujący. 5 głosów za, wstrzymujących 3, 2 osoby nieobecne. Dziękuję. Dziękuję. I szanowni państwo radni, otwieram dyskusję. Bardzo proszę pani skarbnik, pani Ewelina Ślugajska. Bardzo proszę. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, chciałabym zgłosić autopoprawkę, którą otrzymaliście państwo w dniu wczorajszym w wersji elektronicznej, dzisiaj w wersji papierową. Jest to druk numer 35. Autopoprawka dotyczy zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa ulicy Szkolnej. W związku z tym, że zadanie jest wpisane do wieloletniej prognozy finansowej, tylko Wysoka Rada może dokonać zmiany w tym zakresie. Dlatego proponujemy zwiększenia środków o 600 tysięcy złotych, a źródło finansowania to rezerwa inwestycyjna. Jesteśmy po procedurze przetargowej, w ramach której zostało złożonych kilka ofert o bardzo zbliżonej, podobnej wartości. Najtańsza oferta jest na kwotę, którą w budżecie, do której w budżecie brakuje około 600 tysięcy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Nie widzę. Jest tutaj, bardzo proszę, radna Maria Miller. Bardzo proszę pani radna. Ale pani radna, bardzo proszę bliżej mikrofonu i włączyć mikrofon, tak? Dziesiątym, tak? Dziesiątym. WPF, tak? 10 punkt porządku. Tak jest. No bo mam przed sobą ten projekt i widzę, że tutaj gmina zamierza emitować obligacje komunalne na wartość 15 milionów złotych. Chciałabym dopytać, w jaki sposób, ile wzrośnie przez ten fakt zadłużenie miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń państwa radnych. Bardzo proszę pani skarbnik. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, ponownie odpowiedź z komisji. Gmina o emisję obligacji w wysokości 15 milionów złotych w roku 2024 planowała 3 bodajże lata temu, kiedy to łączny zakres obligacji był podzielony na 3 lata, przy czym ostatnia wartość była zaplanowana na rok 2024. I ta emisja obligacji jest i była wpisana do zadłużenia w wartości, które jest zaplanowane w budżecie. W związku z tym nie wzrośnie o tą kwotę i to nie jest zmiana, którą w tej chwili będziecie państwo procedować. To jest plan, który był wpisany już kilka lat temu do i WPF-u, i do wszystkich kosztów obsługi zadłużenia w kolejnych latach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I nie widzę dalszych zgłoszeń do dyskusji. Wobec tego zamykam dyskusję.
i rozpoczynam głosowanie projektu uchwały Rady Miasta Piły zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Miasta Piły na lata 2024-2040, druk nr 32 wraz z autopoprawką. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Pani Gabriela Milska nieobecna. Kończę głosowanie. I stwierdzam, że uchwała została podjęta stosunkiem głosów 20 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 1 brak głosu i 2 radnych nieobecnych. I przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszego porządku. To jest projekt uchwały Rady Miasta Piły zmieniający uchwałę budżetową na 2024 rok, druk nr 33. Projekt uchwały również przedstawiła Państwu na połączonej komisji Ewelina Ślugajska, skarbnik gminy Piła. Pani skarbnik chce tutaj w tym momencie zabrać głos. Bardzo proszę, pani skarbnik. Tak, pani przewodnicząca, podobnie jak w przypadku projektu uchwały w sprawie zmiany WPF-u zgłaszam oto poprawkę zgodnie z drukiem nr 35. W punkcie drugim proponujemy zwiększenie wartości inwestycji na budowę ulicy Szkolnej, kwotę 600 tysięcy, a źródłem finansowania będzie również rezerwa bieżącego roku, rezerwa inwestycyjna. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę przewodniczącą Violettę Stalęgę o opinię Komisji Budżetu Rozwoju Miasta. Bardzo proszę, pani przewodnicząca. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, podobnie jak i poprzedni projekt, ten został zaakceptowany przez członków Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Piły 5 głosami za i 1 głosem wstrzymującym. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I proszę przewodniczącą Teresę Kasior o opinię Komisji Spraw Społecznych. Bardzo projekt proszę. Uchwały Rady Miasta Piły został przyjęty 7 głosami, w tym wstrzymujący 1 głos. Dziękuję. Dziękuję. Czy ja pana Andruszkiewicza prosiłam? Właśnie tutaj sobie za szybko się pośpieszyłam się. Proszę przewodniczącego Marka Andruszkiewicza o opinię Komisji Gospodarki Miejskiej. Bardzo proszę. Ale ja jestem, pani przewodnicząca, gotowy. Oczywiście, widzę. I komunikuję i przekazuję taką informację o to, że Komisja Gospodarki Miejskiej większością głosów poparła ten projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję, szanowni państwo radni. Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń. Wobec tego zamykam dyskusję i rozpoczynam głosowanie projektu uchwały Rady Miasta Piły zmieniającej uchwałę budżetową na 2024 rok, druk nr 33 wraz z autopoprawką. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Kończę głosowanie. I stwierdzam, że uchwała została podjęta przez państwa radnych stosunkiem głosów 20 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 1 brak głosu i 2 radnych nieobecnych. Kolejny, 12 punkt dzisiejszego porządku, projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, druk nr 26. I projekt uchwały przedstawiła państwu na połączonej komisji Ewelina Ślugajska, skarbnik gminy Piła. Bardzo proszę przewodniczącą Violettę Stalęgę o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Szanowni państwo, ten projekt uchwały 5 głosami za został zaopiniowany pozytywnie przy 1 głosie wstrzymującym. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę przewodniczącego Marka Andruszkiewicza o opinię Komisji Gospodarki Miejskiej. Dziękuję, pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Komisja Gospodarki Miejskiej projekt uchwały zawarty w druku nr 26 większością głosów poparła. Dziękuję. Dziękuję. Proszę przewodniczącą Teresę Kasior o opinię Komisji Spraw Społecznych. Bardzo dziękuję proszę. Bardzo, pani przewodnicząca. Wynik głosowania Komisji Spraw Społecznych jest następujący. 7 głosów za, 1 wstrzymujący. Większością głosów projekt został przyjęty. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni państwo radni, otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń. Wobec tego zamykam dyskusję i rozpoczynam głosowanie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
druk numer 26. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Kończę głosowanie i stwierdzam, że uchwała została podjęta przez Państwa radnych stosunkiem głosów 20 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 0 brak głosów i troje radnych nieobecnych. Kolejny punkt dzisiejszego porządku to projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłat lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Piła lub jego jednostkom organizacyjnym, druk numer 25. I projekt uchwały przedstawiła Państwu na połączonej komisji Justyna Wiśniowiecka-Zielińska, dyrektor Wydziału Finansowego. Już bardzo Panią proszę o zajęcie miejsca. Proszę Przewodniczącą Violettę Stalenkę o opinię Komisji Budżetu Rozwoju Miasta. Bardzo proszę Pani Przewodnicząca. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ten projekt uchwały został jednomyślnie 6 głosami za zaopiniowany pozytywnie. Dziękuję. Proszę Przewodniczącego Marka Andruszkiewicza o opinię Komisji Gospodarki Miejskiej. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. Komisja Gospodarki Miejskiej w składzie 4 radnych jednomyślnie przychyliła się do proponowanego projektu uchwały. Dziękuję. Dziękuję. I proszę Przewodniczącą Teresę Kasior o opinię Komisji Spraw Społecznych. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ten projekt również został przyjęty większością głosów. 7 za, 1 wstrzymujący. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo Radni, otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń, wobec tego zamykam dyskusję. I rozpoczynam głosowanie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłat lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Piła lub jego jednostkom organizacyjnym, druk numer 25. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Kończę głosowanie i stwierdzam, że uchwała została podjęta przez Państwa radnych stosunkiem głosów 20 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 0 brak głosów i troje radnych nieobecnych. Kolejny punkt dzisiejszego porządku to projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie oczyszczalni ścieków, druk numer 23. I ten projekt uchwały przedstawiła bardzo dokładnie Państwu na połączonej komisji Iwona Wojtecka, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. I bardzo proszę Przewodniczącego Marka Andruszkiewicza o opinię Komisji Gospodarki Miejskiej. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. Projekt uchwały zawarty w druku numer 23, a dotyczący miejscowego planu zagospodarowania miasta Piły w rejonie oczyszczalni ścieków. Wszyscy obecni radni poparli. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I Szanowni Państwo Radni, otwieram dyskusję. Tak jak powiedziałam na komisji, Pani Dyrektor bardzo dokładnie omówiła ten projekt, także nie widzę żadnych zgłoszeń do dyskusji. Wobec tego zamykam dyskusję. I przystępujemy do głosowania. Załącznika numer 5 nie głosujemy, ponieważ są to dane przestrzenne. I rozpoczynam głosowanie załącznika numer 4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie oczyszczalni ścieków. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem załącznika? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Kończę głosowanie i stwierdzam, że załącznik numer 4 został przyjęty przez Państwa radnych stosunkiem głosów 20 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 0 brak głosu i 3 nieobecnych.
Przepraszam, pani dyrektor chce zabrać głos. Bardzo proszę, pani dyrektor. Pani przewodnicząca, szanowni radni, chciałabym tylko jedną uwagę powiedzieć odnośnie w części negatywnie rozstrzygniętej uwagi odnośnie linii zabudowy. To jest ten załącznik numer 3, który państwo będziecie za chwilę procedować. Dziękuję bardzo. Czyli teraz rozpoczynamy głosowanie załącznika numer 3, tak? To jest rozstrzygnięcie, o czym pani dyrektor mówiła, o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie oczyszczalni ścieków, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem załącznika? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Jeszcze radna Halina Łuś. Czekamy na głos. Dziękuję. Kończę głosowanie. I stwierdzam, że załącznik został przyjęty przez państwa radnych stosunkiem głosów 20 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 0 brak głosu i 3 osoby, 3 radnych nieobecnych. I szanowni państwo, rozpoczynam głosowanie załącznika numer 2. Rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie oczyszczalni ścieków nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piły. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem załącznika? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? A cóż, mój nie chwycił. Kończę głosowanie i stwierdzam, że załącznik został przyjęty przez państwa radnych stosunkiem głosów 20 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 0 brak głosów i 3 radnych nieobecnych. I szanowni państwo, załącznika numer 1 nie głosujemy, ponieważ jest to rysunek planu i rozpoczynam głosowanie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie oczyszczalni ścieków, druk numer 23. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Kończę głosowanie i stwierdzam, że uchwała została podjęta przez państwa radnych stosunkiem głosów 20 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 0 brak głosu i 3 radnych nieobecnych. I proszę państwa, kolejny projekt uchwały, punkt 15 dzisiejszego porządku. Projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulicy Śniadeckich i rzeki Gwdy, druk numer 24. I ten projekt uchwały przedstawiła państwu na połączonej komisji Iwona Wojtecka, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Proszę przewodniczącego Marka Andruszkiewicza o opinię Komisji Gospodarki Miejskiej. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Projekt uchwały dotyczy bardzo urokliwego zakątka naszego miasta w obszarze osiedla Jadwiżyn. Tam pojawiła się inicjatywa mieszkańców, grupy inicjatywnej i Miejska Pracownia Urbanistyczna pochyliła się nad tym tematem. No i dzisiaj mamy finał. Wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Komisji Gospodarki Miejskiej przychylili się jednomyślnie do tego projektu. Dziękuję. Dziękuję. I szanowni państwo, otwieram dyskusję. Bardzo proszę, pani przewodnicząca Zdzisława Karpińska. Dziękuję bardzo. Ja w imieniu swoim własnym, ponieważ jestem mieszkanką osiedla Jadwiżyn, akurat tego Jadwiżyna
tam przy samym końcu ulicy Śniadeckich, bo tej części dotyczy ten plan. I wszystkich mieszkańców dziękuję za te finalizacje, gdyż pozwoli to nam, mieszkańcom, zrealizować marzenia, które tam naprawdę mamy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń państwa radnych. Wobec tego zamykam dyskusję. Szanowni państwo radni, załącznika numer 5 nie głosujemy, ponieważ są to dane przestrzenne. Rozpoczynam głosowanie załącznika numer 4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulicy Śniadeckich i rzeki Gwdy. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem załącznika? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Kończę głosowanie i stwierdzam, że załącznik numer 4 został przyjęty przez państwa radnych stosunkiem głosów 20 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 0 brak głosu i troje radnych nieobecnych. I rozpoczynam głosowanie załącznika numer 3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulicy Śniadeckich i rzeki Gwdy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem załącznika? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Jeszcze radna Halina Łuś. Proszę bardzo. Dziękuję. I kończę głosowanie i stwierdzam, że załącznik został przyjęty przez państwa radnych stosunkiem głosów 20 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 0 brak głosu i troje radnych nieobecnych. I proszę państwa, przystępujemy do głosowania załącznika numer 2. Czyli rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulicy Śniadeckich i rzeki Gwdy nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piły. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem załącznika? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Kończę głosowanie i stwierdzam, że załącznik numer 2 został przyjęty przez państwa radnych stosunkiem głosów 20 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 0 brak głosu i troje radnych nieobecnych. I szanowni państwo, załącznika numer 1 nie głosujemy, ponieważ jest to rysunek planu i rozpoczynam głosowanie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulicy Śniadeckich i rzeki Gwdy, druk numer 24. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Kończę głosowanie i stwierdzam, że uchwała została podjęta stosunkiem głosów 20 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 0 brak głosów i troje radnych nieobecnych. I proszę państwa, przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszego porządku, 16 punktu. Projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Pelikanowej i Wroni oraz rzeki Gwdy, druk numer 29. I ten projekt uchwały przedstawiła państwu na połączonej komisji pani Iwona Wojtecka, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. I bardzo proszę przewodniczącego Marka Andruszkiewicza o opinię Komisji Gospodarki Miejskiej. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Jeśli mówimy o ulicach Ptasich, to jesteśmy w obrębie osiedla Motylewo, a plan, o którym mówimy, o przystąpieniu, dotyka między innymi rzeki Gwdy, a więc jesteśmy biegunowo inaczej niż z Jadwiżynem po drugiej stronie miasta. Tutaj ten obszar, o którym się mówi w uchwale, to
dotyka również rzeki Gwdy w swojej południowej części. Jeśli chodzi o opinię wyrażoną przez Komisję Gospodarki Miejskiej, to wszyscy obecni na posiedzeniu radni jednomyślnie przychylili się do tego projektu. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I szanowni państwo radni, otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń, wobec tego zamykam dyskusję i rozpoczynam głosowanie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Pelikanowej i Wroniej oraz rzeki Gwdy, druk nr 29. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Kończę głosowanie i stwierdzam, że uchwała została podjęta przez państwa radnych stosunkiem głosów 20 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 0 brak głosów i troje radnych nieobecnych. I kolejny 17 punkt dzisiejszego porządku to projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu, druk nr 20. I ten projekt uchwały przedstawiała państwu na połączonej komisji Beata Kuczyńska-Kopyciak, przepraszam bardzo, nie chciałam tutaj przeinaczyć, kierownik referatu terenowo-prawnego Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Bardzo serdecznie panią witam. Proszę przewodniczącego Marka Andruszkiewicza o opinię Komisji Gospodarki Miejskiej. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Projekt uchwały obejmuje swoim zakresem jedną lokalizację, która jest położona przy ulicy Deszczowej. I w tym przypadku wszyscy radni obecni na posiedzeniu komisji jednomyślnie przychylili się do proponowanego projektu uchwały. Bardzo dziękuję. Dziękuję i szanowni państwo radni, otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń, wobec tego zamykam dyskusję i rozpoczynam głosowanie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu, druk nr 20. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Jeszcze czekamy. Przewodniczący Lucjan Szutkowski. Bardzo proszę o głos. Dziękuję. Kończę głosowanie i stwierdzam, że coś się zawiesił. Wszyscy oddali głos, wszyscy radni? Wszyscy radni oddali głos, którzy są obecni? Ale nie mam wyniku. Dziękuję. I stwierdzam, że uchwała została podjęta przez państwa radnych stosunkiem głosów 20 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 0 brak głosów i troje radnych nieobecnych. I kolejny punkt 18 dzisiejszego porządku. Projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu i dzierżawy, druk nr 21. I projekt uchwały przedstawiła państwu na połączonej komisji Beata Kuczyńska-Kopyciak, kierownik referatu terenowo-prawnego Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. I bardzo proszę przewodniczącego Marka Andruszkiewicza o opinię Komisji Gospodarki Miejskiej. Bardzo proszę panie przewodniczący. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Projekt uchwały dotyczy w sumie 9 lokalizacji na terenie naszego miasta. Wśród nich są dwie położone przy ulicy Konopnickiej, jedna przy Jastrzębiej, jedna przy Alei Niepodległości. Dwie przy ulicy Stefana Czarnieckiego, przy ulicy Żeleńskiego, ojca Maksymiliana Kolbe i przy ulicy Żeromskiego. Wszyscy obecni podczas ostatniego posiedzenia członkowie Komisji Gospodarki Miejskiej jednomyślnie przychylili się do proponowanego projektu uchwały zawartego w druku nr 21. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo radni, otwieram dyskusję.
Nie widzę zgłoszeń, wobec tego zamykam dyskusję i rozpoczynam głosowanie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu i dzierżawy, druk nr 21. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Kończę głosowanie i stwierdzam, że uchwała została podjęta stosunkiem głosów 20 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 0 brak głosów i troje radnych nieobecnych. Kolejny punkt 19 to projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu, druk nr 22. Ten projekt uchwały przedstawiała Państwu na połączonej komisji Beata Kuczyńska-Kopyciak, kierownik referatu terenowo-prawnego Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Proszę przewodniczącego Marka Andruszkiewicza o opinię Komisji Gospodarki Miejskiej. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. To ostatni z projektów uchwał poświęconych temu tematowi. Dotyczy dwóch lokalizacji. Jedna z nich to przy ulicy Akacjowej i jedna przy Artura Grodgera. Wszyscy obecni podczas posiedzenia członkowie Komisji Gospodarki Miejskiej jednomyślnie przychylili się do proponowanego projektu uchwały zawartego w druku nr 22. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo radni, otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń, wobec tego zamykam dyskusję i rozpoczynam głosowanie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu, druk nr 22. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Kończę głosowanie i stwierdzam, że uchwała została podjęta przez Państwa radnych stosunkiem głosów 20 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 0 brak głosów i troje radnych nieobecnych. I 20 punkt to ocena zasobów pomocy społecznej gminy Piła za rok 2023, druk nr 15. Dokument został omówiony na komisji połączonej przez Marzenę Anzę, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? Jest Pani dyrektor? Jest Pani dyrektor. Wobec tego otwieram dyskusję. Temat został bardzo szeroko omówiony na komisji, także wszystko chyba zostało wyjaśnione. Nie widzę zgłoszeń, wobec tego zamykam dyskusję. I punkt 21 dzisiejszego porządku to raport dotyczący wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Pile na lata 2022-2025 za rok 2023, druk nr 16. I raport został również omówiony na komisji połączonej przez Marzenę Amzę, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy. I czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby dopytać? Otwieram dyskusję. Dyskusja była podczas komisji wspólnej, także wszystko zostało wyjaśnione. Wobec tego zamykam dyskusję. Nie ma chętnych. I proszę Państwa, mamy kolejny punkt 22 dzisiejszego porządku. To jest projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie przekazania skargi według właściwości, druk nr 27. Projekt uchwały był omawiany na komisji połączonej przez Kamilę Karwacką, członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Proszę przewodniczącego Marka Andruszkiewicza o opinię Komisji Gospodarki Miejskiej. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. Rzeczywiście Pani Radna przedstawiła stanowisko komisji, a Komisja Gospodarki Miejskiej składem osób obecnych w tym momencie na posiedzeniu jednomyślnie przychyliła się do proponowanego projektu uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo radni, otwieram dyskusję.
tej chwili dyskutują radni. Nie widzę zgłoszeń państwa radnych. Dlaczego pani nie zgłosiła przed sesją, że chce pani zabrać głos? Nie wiem. Zamykam dyskusję. Rozpoczynam głosowanie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie przekazania skargi według właściwości, druk nr 27. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Ja nacisnęłam faktycznie. Nacisnęłam. Teraz jest dobrze. Kończę głosowanie i stwierdzam, że uchwała została podjęta przez państwa radnych stosunkiem głosów 20 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 0 brak głosu i troje radnych nieobecnych. Projekt uchwały Rady Miasta Pił w sprawie rozpatrzenia skargi na Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile, druk nr 28. I projekt uchwały był omawiany na komisji połączonej przez Kamilę Karwacką, członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Proszę przewodniczącego Marka Andruszkiewicza o opinię Komisji Gospodarki Miejskiej. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca i w tym przypadku również pani radna Kamila Karwacka przedstawiła stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja Gospodarki Miejskiej zapoznała się i wszyscy obecni w tym momencie na posiedzeniu członkowie Komisji Gospodarki Miejskiej jednomyślnie przychylili się do proponowanego projektu uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni państwo radni, otwieram dyskusję. Państwo radni. Nie widzę zgłoszeń wobec... Jest, ale proszę tutaj zawsze zaznaczyć, aby nie wyświetliło się. Ale już wiem, że pan radny chce zabrać głos, to w ogóle bardzo proszę. Chciałem zgłosić autopoprawkę. W tytule jest w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile. Dziękuję. Tak, dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń, wobec tego zamykam dyskusję. I szanowni państwo, rozpoczynam głosowanie projektu uchwały Rady Miasta Pił w sprawie rozpatrzenia skargi na Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile, druk nr 28 wraz z autopoprawką. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Kończę głosowanie i stwierdzam, że uchwała została podjęta przez państwa radnych stosunkiem głosów 20 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 0 brak głosu i troje radnych nieobecnych. I proszę państwa, punkt 24. Projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miasta Piły do drugiej kadencji Komitetu Rewitalizacji Miasta Piły, druk nr 34. I projekt uchwały był omawiany na komisji przez Monikę Czemko-Kowalską, zastępcę dyrektora Wydziału Rozwoju Funduszy Europejskich. Proszę przewodniczącą Violetę Stalęgę o opinię Komisji Budżetu Rozwoju Miasta. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca, szanowni radni. Jednomyślnie 6 osób zaopiniowało pozytywnie projekt uchwały. Dziękuję i otwieram dyskusję nad zgłaszaniem kandydatów do drugiej kadencji Komitetu Rewitalizacji Miasta Piły. Bardzo proszę, przewodniczący Marek Andruszkiewicz. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Ciało, do którego mamy wydelegować osobę z naszego grona, funkcjonuje już od wielu lat. W ostatniej kadencji naszą reprezentantką w tym gronie była pani przewodnicząca Teresa Kasior. I pozwólcie państwo, że zaproponuję
naszą radną, panią Teresę Kasior, właśnie do reprezentowania nas w tym gremium. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń. Wobec tego stawiam wniosek o zamknięcie listy kandydatów. I rozpoczynam głosowanie wniosku o zamknięcie listy kandydatów. Kto z Państwa radnych jest za wniosekiem, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Jeszcze dziękuję. Kończę głosowanie i stwierdzam, że wniosek został przyjęty przez Państwa radnych stosunkiem głosów 19 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się, 0 brak głosu i 3 radnych nieobecnych. Wobec tego zamykam dyskusję nad zgłaszaniem kandydatów i przystępujemy do głosowania kandydatury zgłoszonej radnej Teresy Kasior do Komitetu Rewitalizacji Miasta Piły. Kto? Jeszcze pytanie, czy pani radna wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję. I rozpoczynam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za kandydatką numer 1, czyli Teresą Kasior, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Kończę głosowanie i stwierdzam, że kandydatura radnej Teresy Kasior została przyjęta stosunkiem głosów 19 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się, 0 brak głosów i 3 radnych nieobecnych. Czy mogę panu przewodniczącą? I teraz jeszcze chwilę. Teraz będzie projekt uchwały. I proszę Państwa, teraz rozpoczynam głosowanie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miasta Piły do drugiej kadencji Komitetu Rewitalizacji Miasta Piły, druk nr 34 z dopiskiem paragraf pierwszy. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Kończę głosowanie i stwierdzam, że uchwała została podjęta stosunkiem głosów 19 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się, 0 brak głosu i 3 radnych nieobecnych. I proszę Państwa, mamy kolejny projekt uchwały numer 25. Porządku dzisiejszego to projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miasta Piły oraz zwrotu kosztów podróży służbowych, druk nr 31. I ten projekt uchwały był omawiany bardzo dokładnie na komisji połączonej 6 czerwca 2024 roku. Proszę przewodniczącą Violettę Stalęgę o opinię Komisji Budżetu Rozwoju Miasta. Bardzo dziękuję. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, przedmiotowy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez 5 radnych, 1 radny zagłosował przeciw. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Przewodniczącego Marka Andruszkiewicza o opinię Komisji Gospodarki Miejskiej. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Wysoka Rado, Komisja Gospodarki Miejskiej większością głosów przychyliła się do proponowanego projektu uchwały. Dziękuję. Proszę Przewodniczącą Teresę Kasior o opinię Komisji Spraw Społecznych. Dziękuję Pani Przewodniczącej. Wynik głosowania Komisji Spraw Społecznych jest następujący. 4 osoby za, przeciw 1, wstrzymujący 1 głos. Większością głosu projekt uchwały został przyjęty. Dziękuję. Dziękuję. I Szanowni Państwo Radni, otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń, wobec tego zamykam dyskusję i rozpoczynam.
Nie wyświetlił mi się tutaj, dlatego... Teraz tak, teraz widzę. Bardzo proszę. Ja przepraszam uprzejmie, że zabieram czas, ale na burzliwej dyskusji w czasie posiedzenia komisji wspólnych nie zapytałam o nurtujący mnie problem. Kto i według jakich zasad ustalił kwoty diet umieszczonych w tej uchwale? Dziękuję. Uchwała została podjęta na podstawie ustawy, która właśnie mówi o tym, że w miastach, gminach do 10 tysięcy, jaki jest procent tej stuprocentowej wartości, od 10 tysięcy do 70, do 80 chyba tysięcy inny procent, natomiast 100% od 80 do 100 tysięcy i powyżej mieszkańców gminy. I na tej podstawie zostały przyjęte uchwały wcześniejsze, zostały ustalone stawki i najwyższa stuprocentowa stawka według tych wcześniejszych uchwał wynosi 3200 zł. Oczywiście ustawa mówi, że nie może być, że musi być podział kolejnych stawek w zależności od sprawowanej funkcji w Radzie Miasta danego radnego i taki podział musi nastąpić. I taki podział został też przedstawiony w poprzedniej kadencji i został on utrzymany w tej kadencji. Oczywiście, żeby przygotować taką uchwałę, prezydent dysponuje budżetem i prezydent w porozumieniu ze skarbnikiem analizuje możliwości budżetowe miasta i wobec tego wskazuje te odpowiednie kwoty w zależności właśnie od narzuconych przez ustawę rygorów. I dlatego taki stan tej uchwały został przedstawiony. Bardzo proszę, radna Emilia Piechocka. Dziękuję pani przewodnicząca, szanowna rado, panie prezydencie, pani prezydent. Ja bym chciała się dopytać, czy ta uchwała, ten projekt uchwały też mniej więcej w jakiś sposób będzie się dotyczyć, jeżeli chodzi o przewodniczących rad osiedli. Bo z tego co wiem, to wcześniej były wynagrodzani ci przedstawiciele, przewodniczący tych rad osiedli. Na tą chwilę nie mają nic, jednak poświęcają swój prywatny czas, swoje pieniążki i w sprawach mieszkańców, dla mieszkańców są i dlatego tutaj też trzeba by się było pochylić nad może zapisem albo uwzględnieniem tej uchwały też jako do przewodniczących rad osiedli. Wiem, że kiedyś było 20% właśnie przewodniczący tych rad miał wynagrodzenie i myślę, że też by krzywda nie było, a jakiekolwiek pieniążki by też rekompensowały w ich interesie. Dziękuję. Dziękuję. Pani radna, jeżeli pani czytała dokładnie ten projekt, to wie pani, że tam takiego zapisu nie ma. Natomiast, aby się taki zapis mógł pojawić, no, musi nastąpić analiza znowu możliwości finansowych. Pani prezydent odpowiada za stan budżetu i musi przeanalizować ewentualne takie zapisy wraz ze skarbnikiem gminy i dopiero wtedy ewentualnie można się nad taką sprawą zastanowić. Bardzo proszę, przewodniczący Paweł Jarczak, przepraszam, zastępca prezydenta, bardzo przepraszam. Nic nie szkodzi pani przewodnicząca.
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, chciałem tylko uzupełnić, że treść uchwały, którą omawiamy, została też skonsultowana z Panią Skarbnik, Pani Prezydent, ponieważ uchwała niesie ze sobą skutki finansowe dla budżetu miasta. W związku z tym zgodnie z obowiązującym prawem musiała zostać zatwierdzona tak, żeby zmieniona uchwała znalazła pokrycie w budżecie i w tym zakresie zostało to wykonane. Odpowiadając też Pani Radnej Emilii Piechockiej, powiem tak, że rzeczywiście wpłynęło pismo sugerujące wypłacanie diet przewodniczącym zarządów i przewodniczącym rad osiedli. Jednakże na dzisiaj stan prawny jest taki, że w statutach rad i zarządów osiedli nie ma zapisu, który pozwalałby na finansowanie tej działalności. Niemniej jednak z pewnością problem jest, pochylimy się nad nim, jeżeli obecne prawodawstwo zezwala na wynagradzanie, czy że tak powiem, źle się wyraziłem, wypłacanie diet tym dwóm funkcjom. Wrócimy do tej rozmowy i będziemy to rozważać, ale jeszcze raz powtarzam, w oparciu o istniejące prawodawstwo i na pewno będzie wymagało to zmiany statutów osiedlowych, tak żeby było to wszystko zgodne z prawem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do Biura Rady również takie pismo wpłynęło. Czy pani Halina Łuś, tak? Bardzo proszę, pani radna. Ja rozumiem, pani przewodnicząca, że kwoty jako takie wymagały uzgodnień z panią prezydent. Natomiast ja pytałam o zasady. Cieszę się bardzo, że tym razem propozycja diety dla pani była w wysokości prawie 100%, bo tam jednak trochę brakuje 20 zł i jeszcze paru groszy. Ale nie czepiamy się już tego. Natomiast chciałabym dowiedzieć się, według jakiego klucza zostały pozostałe diety rozdysponowane, bo to już nie obliguje nas sprawa regulacji zewnętrznych. To ktoś, czy to pani przewodnicząca, czy prezydium ustalało te konkretne kwoty. Pytałam, czy na komisji, czy nadal podtrzymujemy, że jednakowe diety mają otrzymywać wiceprzewodniczący Rady i przewodniczący komisji. Jak ma się procedura wysokości diet dla pozostałych radnych wymienionych w tej uchwale? O to pytam. Dziękuję. Szanowna pani radna, ja panią odsyłam do wcześniejszej uchwały, która właśnie te sprawy regulowała i w ten sposób, tak jak powiedziałam, analogicznie do tego, co było zapisane w tamtej uchwale, na podstawie których pracowaliśmy przez ubiegły rok, to wtedy wyczyta pani wyjaśnienie. Zostało to zawarte w poprzedniej uchwale. Numeru tej uchwały tutaj nie pamiętam, ale jest, uchwała jest. Przepraszam bardzo, ad vocem. Nie zgadzam się z tym, co pani teraz powiedziała, ponieważ ja teraz pytam o wysokość, a nie proporcje. Dziękuję, proszę dalej nie odpowiadać. Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń do dyskusji. Jest. Pani radna Emilia Piechocka, bardzo proszę. Dziękuję pani przewodnicząca, szanowna rado, panie prezydencie, pani prezydent. Ja tylko tutaj chciałam tak owocem do pani przewodniczącej. Ja czytałam projekt uchwały. Ja wiem, że tam nie ma nic wspomniane na temat przewodniczących rad osiedla, tylko po prostu chciałam wspomnieć, bo też im się po prostu należy za ich pracę, za ich wysiłek, zaangażowanie, chociaż zwrot kosztów dojazdu na spotkania z mieszkańcami. A tutaj też bym chciała w kierunku pana prezydenta Pawła Jarczaka podziękować za te słowa i myślę, że faktycznie trzeba będzie się przychylić na tym pomysłem i żeby te rady osiedla jednak też dalej funkcjonowały, bo to jest fajna rzecz, przydatna rzecz dla nas, dla mieszkańców. Jest ta nić porozumienia między radami, między mieszkańcami, między radą miasta. Także tutaj też by trzeba było się pod tym moim względem pochylić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani radna, jest zgoda nas wszystkich, że właśnie pracują, rady osiedlowe pracują i tylko tutaj trzeba te uregulować sprawy prawne. Bardzo proszę, radna Maria Miller.
Dziękuję. To jedna chyba z nielicznych projektów uchwały, które mogą, a właściwie należą do Rady Gminy. Oczekiwać należy w takiej sytuacji, że radni różnych klubów się spotykają, dyskutują, przerabiają ten temat, a niestety znowu kładzie nam się gotowy projekt pod nos i albo głosujcie, albo nie. Była propozycja na komisji procentowa, która nie jest jakby propozycją celowaną na nazwisko takie czy inne, tylko no, procent. Bez względu na to, kto pełni taką funkcję, jest taka zasada, że uznajemy przydział procentowy. I o to nam chodziło. A co do wysokości, no to już rada, faktycznie, to już rada. Dlatego my nie będziemy głosować za tym projektem uchwały, bo zostaliśmy po raz kolejny jakby wykluczeni. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, proszę mi powiedzieć, jak już podnosimy problem wynagrodzenia dla przewodniczących rad, bo ja dość dawno jakoś nie mam Rady Osiedlowej, ale kiedy była na Jadwiżynie Rada Osiedlowa, to ja wiem, że tak obligatoryjnie, właściwie w całej pile wszyscy przewodniczący, chyba nawet zastępcy otrzymywali pewne diety, bo przecież to są koszty, muszą dojechać, wrócić, wydrukować i tak dalej, złożyć kwiaty gdzieś pod pomnikiem, odwiedzić kogoś. No przecież to ze swoich pieniędzy czy wynagrodzeń jest, najczęściej emerytur jest, jest to spory wydatek. Dlatego ja się pytam, kiedy one zostały zniesione, te diety? Bo ja sobie nie przypominam, w życiu nie wyraziłabym zgody na zniesienie diety jako radna Rady Miasta Piły dla przewodniczących rad osiedlowych. Na pewno nie brałam udziału w rozpatrywaniu takiej uchwały i nie głosowałabym za nią. Pani radna, pojawiła się ustawa, która zmieniała w ogóle, zmuszała nas do przyjęcia nowych statutów rad osiedli i tam w tym, na podstawie tamtej ustawy, w tych statutach rad osiedli zostało to zapisane kilka lat temu, jak kiedy była ta reforma, kiedy pojawiły się te nowe wymagania wobec rad osiedli, które musiały przygotować statut. Tam wiele się zmieniło w tych statutach. Jeżeli by pani była uprzejma spojrzeć do statutów obecnych rad osiedli, to o czym mówił pan prezydent, po prostu trzeba zmienić pewne zapisy, oczywiście zgodnie z prawem i wtedy my, tak jak tu powiedziałam, jest konsensus co do tego, że należy się, że powinni otrzymać przewodniczący rad osiedli, no ale nie możemy tego zrobić, łamiąc prawo. Także, no, także tutaj sprawa jest jasna. Bardzo proszę. Jasna, ale no jasna była również pewnie w momencie, kiedy te statuty powstawały, tak? I też była jakaś ustawa, w oparciu o którą ten statut był formułowany. I statuty, które zostały zapisane zgodnie z ustawą. Czyli tak jak jest w statutach. Czyli należy wnioskować, że skoro ustawa wtedy nie dopuszczała do wprowadzenia do statutu gminy takiego zapisu, to i teraz też nie będzie dopuszczała, tak? Bo nie rozumiem. Tak jak było powiedziane, przyjrzymy się tym statutom, jeszcze raz sprawdzimy z ustawą. Jeżeli coś tylko będzie można, to jest, tak jak pani powiedziała, pani radnej, jest konsensus co do tego i pani prezydent też jest skłonna przychylić się, tylko po prostu, żeby miała podstawy prawne. Nie widzę dalszych zgłoszeń, wobec tego zamykam dyskusję. I rozpoczynam głosowanie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miasta Piły oraz zwrotu kosztów podróży służbowych, druk nr 31. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Jeszcze czekamy na głos radnej Haliny Łuś.
Kończę głosowanie i stwierdzam, że uchwała została podjęta przez Państwa Radnych stosunkiem głosów 14 za, 3 przeciw, 3 wstrzymujące się, 0 brak głosów i 3 radnych nieobecnych. Punkt 26. Informacja w sprawie interpelacji i zapytań. Druk nr 19. Interpelacje i zapytania w okresie od 6 maja 2024 roku do 29 maja 2024 roku złożyli radni Emilia Piechocka 1 i Gabriela Milska 1 interpelację. I mamy punkt 27. Wolne głosy, wnioski i informacje. I tu informuję, że aktualnie trwa 6. kadencja Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły. Kadencja trwa 3 lata do 28 sierpnia 2026 roku. W skład Gminnej Rady Pożytku Publicznego wchodzi 13 członków, w tym 3 przedstawicieli wskazuje Rada Miasta Piły. Aktualnie Radę Miasta Piły reprezentują radni Urszula Kaczmarek, Kama Frąckowska-Pilarska i Ryszard Małecki, który w obecnej chwili nie jest radnym. W związku z ogłoszonym naborem proszę o propozycję Państwa radnych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Nic się nie wyświetla. Bardzo proszę, przewodniczący Marek Andruszkiewicz. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Wysoka Rado, pozwólcie, że zaproponuję ze strony Rady takie 3 nazwiska. Po pierwsze, panią radną Urszulę Kaczmarek, która do tej pory funkcjonuje w tych strukturach, zajmuje się już sprawami Rady Pożytku Publicznego dwie kadencje. Obecnie jest członkinią Komisji Spraw Społecznych. No i to między innymi, i przy okazji również też jest jeszcze członkiem PRGOK, Pilskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. I to w jakimś stopniu gwarantuje też, że będzie nas prawidłowo reprezentowała w tych strukturach, o których mówimy. Drugą osobą jest pani Kama Frąckowska-Pilarska, która też w poprzedniej kadencji funkcjonowała w strukturach Rady Pożytku Publicznego, też jest członkinią Komisji Spraw Społecznych, jest pedagogiem i z całą pewnością też w należyty sposób będzie reprezentowała naszą Radę. W miejsce pana przewodniczącego Małeckiego proponuję zgłoszenie radnego Marka Toboły. Pozwólcie państwo, że 2 słowa na temat tego kandydata. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej z tytułem magistra inżyniera, ponad 40 lat. Związany jest z przemysłem oświetleniowym Polam, Philips i Signify. W latach 1987-1990 wiceprezydent miasta Piły. Radny miasta Piły 7, 8 i 9 kadencji. Bardzo proszę o przychylenie się do mojej rekomendacji. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Czy radna Urszula Kaczmarek wyraża zgodę? Czy radna Kama Frąckowska-Pilarska wyraża zgodę? Czy radny Marek Toboła wyraża zgodę? Dziękuję. Słucham, czy są jakieś następne zgłoszenia kandydatur? Nie widzę zgłoszeń. Pan Szwedziński, tak? Ja w innej sprawie. Przepraszam, nie. Sprawa. Ja w innej sprawie. Dziękuję. Czyli teraz mamy zgłaszanie. Jesteśmy po zgłoszeniu kandydatur, czyli zamykam listę kandydatów. Proszę państwa, kto z państwa jest za zamknięciem listy kandydatów? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu?
Jeszcze i Marek to woła. Kończę głosowanie i za zamknięciem listy kandydatów jest 19, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się głos, 0 brak głosu i 3 radnych nieobecnych. I proszę Państwa, głosujemy teraz poszczególne kandydatury. Kto z Państwa radnych jest za kandydaturą radnej Urszuli Kaczmarek? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Jeszcze radna Halina Łuś. Panie, dziękuję. Kończę głosowanie. I stwierdzam, że za kandydaturą radnej Urszuli Kaczmarek jest 16 głosów, 0 przeciw, 4 wstrzymujące się, 0 brak głosów i 3 radnych nieobecnych. I proszę, przystępujemy do głosowania kandydatury radnej Kamy Frąckowskiej-Pilarskiej. Proszę, kto z Państwa radnych jest za kandydaturą radnej Kamy Frąckowskiej-Pilarskiej? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Kończę głosowanie i za kandydaturą radnej Kamy Frąckowskiej-Pilarskiej jest 16 głosów, 0 przeciw, 4 wstrzymujące się, 0 brak głosów i 3 radnych nieobecnych. I kto z Państwa radnych jest za kandydaturą radnego Marka Toboły? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Kończę głosowanie i stwierdzam, że kandydatura radnego Marka Toboła otrzymała 16 głosów za, 0 przeciw, 4 wstrzymujących się, 0 brak głosów i 3 radnych nieobecnych. Czyli wszyscy radni zostali przez Państwa radnych będą zgłoszeni do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Bardzo proszę. Taki drobiazg. Kilkoro seniorów skarżyło mi się, że ten tymczasowy przystanek przy obecnie remontowanej Alei Wojska Polskiego jest taki, powiedzmy sobie, trochę nieodpowiedni. Tam jest jakaś taka przerwa. Czy tam dałoby się coś podsypać? Być może to już zostało zrobione, bo to jest... Rozmawiałem kilka dni temu. Gdyby tam, załóżmy, ktoś z MZK mógł podjechać, zmonitorować sytuację. Ja rozumiem, że tam jest taka dość dynamiczna sytuacja, bo to jest taka prowizorka, ale po prostu seniorzy skarżyli mi się, stąd mój głos. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, radna Maria Miller. A mnie skarżą się młodzi, którzy chcą przejść przez ulicę Aleja Wojska Polskiego, tak? To jest zaraz na Gorzów? Chyba tak. Przed skrętem w Kamienną jest przystanek po prawej stronie. I ci młodzi ludzie, którzy chcą dojść do zakładu pracy Colors Factory i tamte inne, nie wiem, sąsiadujące, muszą przejść przez pasy. Tyle, że oni twierdzą, że raz, że przystanek jest taki, no w ogóle nie przypomina przystanek słupek, tylko jakieś wąskie przejście bez żadnego, no ani chodnika tak naprawdę. Pasy są jakieś parędziesiąt metrów przed wjazdem w Kamienną. I te pasy, one są jesienią praktycznie, bo tam oświetlenie jest bardzo słabe. Nie wiem, czy piła stawia na żółty, czy tam by rzeczywiście jeszcze nie trzeba było, bo tam nie ma zabudowań mieszkalnych, tylko usługowe i produkcyjne. Zatem, czy tam nie można byłoby zabezpieczyć tych pasów w taki sposób, żeby ci przechodnie śpieszący się do pracy czuli się bezpiecznie? No chyba tylko tyle. No. Może ja mogę złożyć interpelację na piśmie oczywiście,
Ale jeśli pan prezydent powie, że nie musi, nie muszę, to mi to ułatwi życie. Zajęty był. Dobra, to ja złożę. Ja już odpowiem. Moment. Dziękuję pani radna. Bardzo proszę, panie prezydencie. Dziękuję bardzo. Ja wiem, o którym miejscu pani mówi, pani radna, z tym, że są jakby dwa zasadnicze, może nie problemy, ale niedogodności. Po pierwsze, Aleja Wolska Polskiego, jak i przyległe do niej ciągi komunikacyjne, to droga wojewódzka. To jest raz, więc nie jest to jakby nasza jurysdykcja, a po drugie z zapowiedzi Dyrekcji Dróg Wojewódzkich i Marszałka Województwa to skrzyżowanie z ulicą Kamienną jest planowane do przebudowy i tam właśnie trwają prace projektowe. Więc gdyby troszeczkę cierpliwości wykazać, być może problem przy projektowaniu załatwi się kompleksowo razem z remontem tego odcinka drogi. Gdyby nie, będziemy wtedy interweniować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo radni, w związku z wyczerpaniem porządku obrad... Ktoś jeszcze z państwa radnych? Kto? Pan Jope. Ale o, teraz się dopiero pojawiło. Bardzo. No, opóźnienia. Także to nie z niechęci tylko. Bardzo proszę, panie radny. Pani przewodnicząca, ja właśnie w tym temacie, co pan prezydent powiedział, pani radna, myślę, że tam nie jest tak źle, jak się to określa, bo ja tam 3-4 razy dziennie jeżdżę i ja nie widzę tam problemów. Tam są prawidłowo oznakowana droga wojewódzka, jest przejście dla pieszych, jest przystanek, zatoczka autobusowa jest. No myślę, że na tą chwilę, bo tyle co się orientuję, to tam ma być budowane rondo dosyć duże, bo tam faktycznie wyjechać z ulicy Kamiennej to jest problem, bo wyjeżdżam z tamtej ulicy często i myślę, że na tą chwilę to jest chyba tak, jak jest. Myślę, że w tym roku może coś tam, ta droga wojewódzka będzie przebudowywana. I to ja widzę to nieźle. Mogłoby być, wiadomo, że lepiej, ale trudno coś robić na dziś, a jutro będziemy to zmieniać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze bardzo proszę radny Mirosław Nalepa. Bardzo proszę. Szanowna pani przewodnicząca, pani prezydent, panie prezydencie, pani skarbnik, panie sekretarzu, Wysoka Rado, szanowni państwo. Chciałbym państwu serdecznie podziękować za przyjęcie do grona tak zacnych osób. Patrzę na państwa wszystkich i jestem zaszczycony, że mogę również z państwem być, decydować, obradować i dyskutować. Chciałbym też przede wszystkim podziękować wszystkim osobom, które oddały na mnie głos na Zamościu i chciałbym też obiecać, że zrobię wszystko, nie unikając problemów związanych z tym terenem, chociaż chciałbym też powiedzieć, że absolutnie będę chciał zająć się również sprawami całego naszego pięknego miasta. Bardzo państwu dziękuję. To był mój pierwszy głos i zapewniam państwa, że nie ostatni. Dziękuję bardzo. To jest pani Magdalena Pamich, pani radna. Bardzo proszę, pani radna. Ja tak może wykorzystam dzisiaj słabość pana wiceprezydenta, tak się na wszystko godzi, wszystko pomoże. Przypomnę się, że tam chyba w grudniu składałam interpelację odnośnie przystanku przy Aleja Wyzwolenia. Mieszkańcy wychodzą prosto w drzewa. Nawet nie ma ścieżki, żeby mogli dojść do chodnika. Także jeżeli są, a coraz częściej są duże ulewy, tam są też kałuże, więc wychodzą prosto w błoto, żeby dojść na chodnik. Także bym też prosiła o takie przychylne oko pana wiceprezydenta. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Agnieszka Molenda, bardzo proszę, pani radna. Ja jeszcze chciałam odnieść się tutaj ja bardzo proszę o spokój. Bardzo proszę, do wcześniej pani wspomnianych ławek, koszy i kubów tu przez pana radnego Jareckiego. Ta sprawa, z tego co ja się dowiaduję od różnych osób, ale też sama zauważam u siebie na osiedlu, jest dosyć ważna i
dość często mieszkańcy jakby zgłaszają potrzebę ławki, nie tylko dlatego, że to jest jakaś promenada, ale na przykład osoby starsze czy jakieś z niepełnosprawnościami po prostu nawet w drodze do sklepu w samym centrum potrzebują na chwilę przysiąść. Stąd uważam, że to bardzo słuszna tutaj uwaga, że trzeba się nad tym zastanowić. I to samo dotyczy nie tylko ulicy Kazimierza Wielkiego, ale też na przykład ulicy Miłej. Bardzo proszę bliżej mikrofonu. Przepraszam. Ulicy Miłej, to są Koszyce. Tam też bardzo szybko jeżdżą samochody. Zaraz obok jest no, taka przejście do Biedronki i no, dochodzi tam do stłuczek. To też jest miejsce, w którym warto by było rozważyć takich umieszczenia spowalniaczy. Czyli to tak samo jak na Kazimierza. Dziękuję. Dziękuję. Nie widzę zgłoszeń państwa radnych. Więcej? Proszę bardzo, 3 minuty. Nazywam się Karolina Smenda-Drzycimska. Praktycznie co sesję Rady Miasta jest rozpatrywana moja skarga. Ostatnio nie zostałam dopuszczona do głosu, bo pani przewodnicząca stwierdziła, że nie chce spięć, a to jest ostatnia sesja Rady Miasta. Dlatego teraz przytoczę jeszcze raz to, co chciałam wtedy powiedzieć. Zarzucam złą podstawę prawną w adnotacji urzędowej z dnia 3 stycznia 2024 roku w sprawie GNT 680-33.2020. Artykuł 24 KPA nie ma punktu 6, jest tylko paragraf 1, 2, 3, 4. Stan faktyczny jest taki, że w tym momencie moja skarga jest zasadna. Proszę radnych o zapoznanie się z ustawą. Nie ma w artykule 24 KPA punktu 6. W dokumencie o wyłączeniu pracownika z uwagi na trwające postępowanie karne powołano się na artykuł 24 punkt 6. Pani prezydent, nie ma takiego przepisu. Proszę mi powiedzieć, co autor miał na myśli. Prezydent musi działać zgodnie z przepisami prawa. Ja bym chciała poznać opinię pani prezydent. Kwestia kolejna dotyczy marnotrawienia pieniędzy gminy. Geodecie z Koszalina gmina Piła zapłaciła 6 tysięcy złotych za wadliwą, niestaranną, nierzetelną pracę. Pojawiły się również sprzeczności. Gmina Piła zabezpieczyła 50 tysięcy złotych w budżecie na kancelarię prawną. Panie skarbnik gminy na sesji Rady Miasta w dniu 30 stycznia 2024 roku jasno powiedziała. Kwota została zabezpieczona w planie w celu rozstrzygnięcia i zakończenia sprawy dotyczącej rozgraniczenia. Natomiast dyrektor pani Łukomska w odpowiedzi na interpelację radnej pani Emilii Piechockiej z dnia 25 marca 2024 napisała: zabezpieczono w budżecie środki finansowe na ewentualne wystąpienie z pozwem do sądu o ochronę dóbr osobistych. Proszę panią prezydent o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących wypowiedzi pani skarbnik i pani dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Celem mojego wystąpienia jest uruchomienie w państwa myśleniu refleksji, chociaż refleksji o tym, że faktycznie zarządzanie miastem jest powierzone niewłaściwym osobom. Ja tu występuję w roli mieszkańca. Pragnę jeszcze dodać, że w dniu 6 czerwca 2024 kolejny raz wygrałam w sądzie w USA w Poznaniu sprawę związaną z podziałem działek dewelopera. Prezydent i SKO przegrali. W USA uchyliło wadliwe postanowienie prezydenta i SKO. W tym miejscu muszę zaakcentować, że w latach 2021 do chwili obecnej wydano już mi 6 wadliwych decyzji postanowień. Na 6, które zaskarżyłam i które zostały uchylone. Wadliwe rozgraniczenie, wadliwy podział z wniosku dewelopera ma skutki prawne. Załamano nam granicę prawną. Zasoby są wadliwe operaty rozgraniczeniowe i podziałowe. Prezydent wciąż narusza prawo, radni nie reagują, a ja to ukazuję w kolejnych skargach. Aktualnie wprowadzony jest błąd sąd rejonowy w Pile, bo przekazała pani prezydent decyzję, która jest nieostateczna. Sąd nadał sygnaturze sprawie, są zarządzenia sędziego, powołano sędziego, sprawa trwała miesiąc, dopiero po moim wniosku poszła do archiwum. Koszty zostały sąd został narażony na koszty. Osoba winna nieprawidłowości, pani Łukomska, otrzymała stanowisko wiceprezydent. Dla mnie to jest niedopuszczalne i haniebne. A to, że radca prawny, pani prezydent Rady Miasta, proszę, podejmuje pani, czynności czas, prawne. Czas dobrze, mija. Już jest ostatnie zdanie. Nie, nie, czas mija. Proszę wyłączyć. Proszę wyłączyć. Czas minął. Dostała pani 3 minuty, tak jak każdy inny, dobrze. Jeżeli poprosi mieszkaniec. Proszę zająć miejsce. Tak, proszę tylko o zauważenie nieprawidłowości. Proszę dziękuję. Proszę zająć miejsce.
Szanowni Państwo, w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam trzecią sesję Rady Miasta Piły.